Okay, any who is coming for the first time? I can see new faces. Kto dzisiaj po raz pierwszy jest, bo widzę nowe twarze. Oh, basically everybody coming for the first time. Czyli generalnie wszyscy przychodzą po raz pierwszy. Do you know what are we doing here? Czy wiecie, co tutaj robimy? What is the purpose of this gathering? Jaki jest cel tego zgromadzenia? It's exactly to do nothing. Dokładnie chodzi o to, żeby nic nie robić. So you can know what the truth is. Abyście mogli wiedzieć, czym jest prawda. If that is what you would like to know. I to jest to, co chcielibyście wiedzieć. What the truth is. Czym jest prawda. So you have to be. You have to do nothing. W tym celu musimy nic nie robić. Nothing about what happens in the body, nothing about what happens in the mind. Nic nie robić w związku z tym, co dzieje się w naszym ciele, nic nie robić w związku z tym, co dzieje się w naszym umyśle. Just simply be conscious or aware of it. Po prostu musimy być świadomi tego. So your identity with what happens can simply disappear. Także nasze identyfikowanie się z tym, co się dzieje, po prostu zniknie. So your sense of separation, the idea of being a separate entity or the so-called ego also can disappear. Także nasze poczucie odrębności, nasze poczucie ego również zniknie. Which is the cause of suffering. To jest przyczyną cierpienia. The idea that what I am is limited to this body, therefore I am a separate individual entity doing whatever, all by myself. I jesteśmy ograniczeni do tego ciała, jesteśmy rozdzielni, robimy wszystko sami. Any question? Czy są jakieś pytania? That's the end of the talk. There must be a question somewhere. Musi być jakieś pytanie. Otherwise you wouldn't be here. Inaczej nie bylibyście tutaj. Yeah, please, would you like to come? We were supposed to do nothing, he says. Yeah, but I don't see the effect of my words happening there. Nie widzę, że moje słowa, nie widzę faktu moich słów wydarzającego się. Has been just words for you. To są dla was tylko słowa. The idea is to see if this can become your direct experience. Musimy zobaczyć, żeby musimy zrozumieć, żeby to stało się naszym bezpośrednim doświadczeniem. If this can become your own recognition tonight. Jeśli to dzisiaj wieczorem może stać się naszym własnym rozpoznaniem, urzeczywistnieniem. Now. W tym momencie, teraz. Because it doesn't happen now, it doesn't happen ever. Bo jeśli to się nie stanie teraz, to nie stanie się nigdy. Because this is the only moment that you have. To jest jedyna chwila, którą mamy. This moment as it is the only thing that you possess. Ta chwila tutaj to jest jedyna rzecz, którą posiadamy. There's nothing else in your life but this moment as it is. Nie ma nic w naszym życiu innego jak ta chwila tutaj obecna. And nothing more important than this moment as it is. I nie ma nic ważniejszego jak ta obecna chwila, taka jaka ona jest. And you cannot deal with anything else but with this moment as it is. Nie możemy również mieć do czynienia z niczym innym jak z tą chwilą, taką jaka ona jest. Now, can I see this moment as it is? Czy mogę zobaczyć tę chwilę taką, jaka ona jest? No, I can't. Nie, nie mogę. Why? Dlaczego? Because the mind is telling us stories. Ponieważ umysł opowiada mi historię. The mind is stimulating our brain and producing a sensation in the body, which we call that we call good feeling, bad feeling. I feel good about this. I feel bad about this moment. Umysł stymuluje nasz mózg i w ten sposób w naszym ciele mamy emocje pozytywne i emocje negatywne, uczucia pozytywne, uczucia negatywne. It's a form somehow unconsciously. You may not even know that it is there. Podświadomie możemy nawet sobie nie zdawać sprawy, że to się dzieje, że to tam jest. Playing with your brain. Bawimy się z mózgiem. And creating what you call your experience, your reality. I tworzy się w ten sposób to, co nazywamy naszym doświadczeniem, naszą rzeczywistością. And if you identify yourself with that experience, then you say, well, this is happening to me, this is me. I wtedy identyfikujemy się z naszym doświadczeniem i mówimy sobie, że to, co się nam przydarza, to jest nami. If you are just conscious of that, if you can somehow observe that. Jeśli jesteśmy tego świadomi, jeśli w jakiś sposób możemy to obserwować.
means you allow it to happen, you allow it to be there. To znaczy pozwalamy temu, żeby to się działo, pozwalamy temu, żeby to po prostu było. You will realize that you feel bad and you don't even know it. Wtedy zdamy sobie sprawę, że czujemy się źle i nawet o tym nie wiemy. That you're stressed and you don't even know it, that you're worried, you don't even know it, that you are tense and contracted and you don't even know it. Jesteśmy w stresie i nawet o tym nie wiemy, jesteśmy spięci, jesteśmy zmartwieni i tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy. Why? Dlaczego? Because of your unconscious mental activity, conceptual mental activity. Ze względu na nasze nieświadome, konceptualne, konceptualne działanie umysłu. Whether it is positive or negative. Niezależnie od tego, czy one są pozytywne, czy negatywne. Because the so-called positive thinking also stresses the body. Ponieważ tak zwane pozytywne myślenie również wprawia organizm w stres. It also creates a vibration in the body that the body, believe it or not, it doesn't like it, it rejects it. This is why it produces this sensation, because it says, I don't want your positive emotions or your negative emotions, leave me alone, I am perfectly okay as I am. Te pozytywne również emocje wpływają na organizm, wpływają na nasze ciało, wprawiają je w stres, w napięcie i nasze ciało tak naprawdę nie lubi, mówi nam, że nie lubi, nie chce tych, również tych pozytywnych emocji. The body doesn't need, chce, żeby zostawić je w spokoju. Doesn't need too much. Ono nie potrzebuje zbyt wiele. The body as such, as an organism, the only thing that is interested is to feed itself. To, co jest w gestii zainteresowania naszego organizmu, to żywienie się. To be well protected from the environment, shelter, clothing, whatever. Ochrona przed warunkami zewnętrznymi, czyli dach nad głową, ubranie. And to make sure that finds another body so it can reproduce itself, it can create, see, a new body for the sake of the survival of the species. Oraz, a natural thing. Oraz trzecią rzeczą jest znalezienie drugiego organizmu, z którym można prokreować i zapewnić przetrwanie gatunku. Apart from that, oprócz tego, anything else, wszystko inne is a desire. Jest pożądaniem. And it's called desire because it depends upon an idea. I jest pożądaniem, nazywa się pożądaniem, ponieważ jest oparte na pewnej idei, koncepcji. You're looking for an experience. Szukamy pewnego doświadczenia. We want to experience something. Chcemy czegoś doświadczyć. And then you believe that this something is going to produce a particular effect in your life that you can call happiness. I wierzymy, że to doświadczenie przyniesie pewien efekt w naszym życiu, który nazywamy szczęściem. But when you experience that something, ale kiedy to coś tego czegoś doświadczamy, that something in reality it produces no effect in your life. To coś tak naprawdę w rzeczywistości nie produkuje niczego w naszym życiu. Apart from, nie tworzy niczego. Apart from sense perception, direct experiencing of reality, that's it. Poza doświadczeniem rzeczywistości, bezpośrednim postrzeganiem rzeczywistości, to wszystko. What produces the so-called happiness after you experience what you want is your mind. You yourself unconsciously thinking, oh, finally, this is so great, I got it. So you are basically producing imaginary experiences in the body. Tak naprawdę to hallucinating, basically. Tak naprawdę w naszym organizmie powstają halucynacje, wyimaginowane doświadczenia. So most of our actions and reactions, if not all, are completely conditioned by preconceived ideas, knowledge, concepts, beliefs. Wszystkie nasze doświadczenia, prawie wszystkie, jeśli nie wszystkie nasze doświadczenia są uwarunkowane przez nabyte wcześniej, posiadane przez nas wcześniej idee i koncepcje, wiedzę posiadaną wcześniej. So-called awakening. I to tak zwane przebudzenie is to wake up. To znaczy obudzić się. See, from the identification with all these concepts. Obudzić się z takiego snu polegającego na identyfikowaniu się z koncepcjami. That, believe it or not, accept it or not, understand it or not, are running your life. Te koncepcje, czy w to wierzymy, czy nie, czy to rozumiemy, czy nie, kierują naszym życiem. So you're going to the right, to the left, to the pop, to the disco, to the church. Poruszamy się w różne strony, idziemy do dyskoteki, to India, do kościoła, jeździmy do Indii, do w Himalaje, to the gym, to the nutritionist, to whatever it is, without even knowing why. Do sali gimnastycznej, do dietetyka, chodzimy i tak naprawdę nie wiemy po co. Are you with me? Czy nadążacie za mną?
I have to elaborate about the subject because it's the simplicity of the matter hasn't been understood because your face says so. Muszę o tym mówić, bo prostota tego tematu nie została zrozumiana, tak wyczytuję z waszych twarzy. Most of your faces is still like a poem, it's like a beautiful question mark. Większość waszych twarzy przypomina piękny wiersz. To jest tak, jakby był piękny znak zapytania. What the hell is he talking about? Co on do cholery opowiada? It's supposed to be a spiritual talk. To powinna być rozmowa na tematy duchowe. Supposed to be something about enlightenment or whatever, and it is. Coś o oświeceniu i tak naprawdę to jest coś o oświeceniu. But it's not what you think it is. That's another idea. Ale to nie jest koniecznie to, o czym myślicie. That you may be running after. Być może to nie jest to, czego poszukujecie. Another idea that is you repeat a mantra, practice a ritual, or I don't know, meditate, or breathe like this, or do like that, your life is going to become better. Mamy taki pomysł, taką ideę, że jeśli medytujemy, odmawiamy mantry, jakąś praktykę, to spowoduje, że nasze życie będzie lepsze. At the most it can become more pleasant. At the most it can become more pleasant. And the most? At the most it can become more pleasant. Tak naprawdę ostatecznie może to po prostu stać się, może życie stać się bardziej przyjemne. But that doesn't mean that you will be more happy, that you will experience more peace and more love. Ale to nie oznacza, że będziemy bardziej szczęśliwi. To nie oznacza, że doświadczymy więcej miłości i spokoju. Because peace, love and happiness, which is what you want permanently, is not in what you experience. Ponieważ miłość, spokój, czyli to, co chcemy osiągnąć na stałe, nie leży w naszym doświadczeniu. To nie jest częścią tego, czego doświadczamy. But in the consciousness that experiences it. Jest to w świadomości, która tego doświadcza. Which is what you are. Czyli to, czym jesteście. In essence. W swojej esencji. So if your identity with what you experience disappears. Kiedy identyfikowanie się z tym, czego doświadczamy, znika. By itself. Samo z siebie, samo without przez się. Seeking. Bez poszukiwania. Or looking for anything. Bez poszukiwania, szukania czegokolwiek. A beautiful smile will start. Appearing in your face. Na naszej twarzy wtedy zacznie pojawiać się piękny uśmiech. With a sense of well-beingness, of okayness, completeness, fullness, happiness, peacefulness, love. Będziemy mieli wtedy poczucie szczęścia, spełnienia, kompletności. Which is your true nature. Które są naszą prawdziwą naturą. Not what you are looking for. Czego poszukujecie? So whatever is it that you are looking for. Więc czegokolwiek poszukujecie. In your career. W swoich karierach. In the gym. Na sali gimnastycznej, na siłowni. In the kitchen. W kuchni. On bed. W łóżku. Whatever. Cokolwiek to jest. It is the experience of yourself. To jest doświadczenie nas samych. And what you want to know is what is it that you are in essence, because in experience or in expression, definitely. You are this body, no doubt about it. Chcemy doświadczyć tego, czym jesteśmy w esencji, ponieważ nasze doświadczenie to jest bez wątpienia nasze ciało, jest związane z naszym ciałem. But you are more than the body. Ale jesteśmy więcej niż tylko ciałem. And you are more than the mind. I więcej niż tylko umysłem. You are more than what you can possibly imagine. Jesteśmy czymś więcej niż możemy sobie wyobrazić. Any question now? Czy teraz jakieś pytanie? Anybody jest? Following? Czy ktoś za mną nadąża? Yes, no, maybe, perhaps. Tak, nie, być może. Anybody here? Please, welcome. Zapraszamy. It's more interesting when you ask questions. Otherwise, I can speak about the subject, but you may not be happy, even interested when you listen to it. Dobrze by było, gdybyście zadawali pytania. Ja mogę mówić, ale dobrze by było, żebyście byli zainteresowani tym, co mówię. I don't look like a guru, do I? I don't look like a guru, do I? Nie wyglądam jak guru, prawda? Or like an enlightened being. Nie wyglądam jak istota oświecona. I don't, of course I don't. Oczywiście, że nie wyglądam. Because I am not. Ponieważ nie jestem. Because nią. Such thing doesn't exist. Ponieważ coś takiego nie istnieje. There's no enlightened beings. Nie ma istot oświeconych. It's an illusion. To jest tylko iluzja.
The person is an illusion. The one that is going to get enlightened is an illusion. Osoba jest iluzją. Ten, który ma zostać oświecony, jest iluzją. The one that apparently is living in this body is an illusion. It's only an idea, a sort of form that comes out of identity with the body itself. Osoba, która istnieje, która żyje w tym ciele, jest iluzją. Jest oparta na koncepcjach, na ideach. What you think you are is an illusion. Jeśli myślimy, że jesteśmy, to jest też iluzja. It's only a thought. To jest tylko pewna myśl. I am this. Jestem tym. That's what you think. To jest to, co myślicie. Tak myślicie. It's not what you are. Ale nie to, czym jesteście. Yes, please. Yeah, welcome. We were talking last night about this spaciousness. Where are you from? From Australia. Australia, yeah, I was. Wczoraj mówiliśmy o przestrzeni. Can kind of recognize the accent. Rozpoznaję po akcencie. I lived there for nearly 1 year in Perth. Mieszkałem w Australii przez prawie rok. Yeah. Nice place. It is, yeah. When you were talking about this analogy last night about this space. Kiedy wczoraj mówiłeś o tej analogii przestrzeni. Something dropped away for me with that. Oh, right. I love this analogy. Bardzo lubię tę analogię. It came from some nowhere and I started using it now. Ona przyszła do mnie znikąd i pomyślałem, że mogę jej użyć. So I've had these tastes of this space awareness. Więc doświadczyłem czegoś takiego jak świadomość przestrzeni. But there was always this feeling that this awareness is inside. Ale zawsze towarzyszyło temu takie uczucie, że ta świadomość jest wewnątrz. And of course, I kept getting caught in this circle of like, well, if this feels like it's inside, then I'm making the duality of this subject-object or. I czułem się tak, jakbym był schwytany w jakimś kole, ponieważ jeśli to jest wewnątrz mnie, to w ten sposób tworzę pewną dualność, obiekt i osoba doświadczająca. So then, when you were saying last night about this, it's the opposite of that. This is what is outside everywhere. Wczoraj o tym mówiłeś, o tym, że to jest na zewnątrz wszystkiego. We're just manifesting that. A my tylko to manifestujemy. Manifesting what? This spatial awareness. Manifestujemy świadomość przestrzeni. Okay, you finish and then we can put all that together because it's all what you say is perfectly to elaborate and to put the pieces together and make clear. Jak skończysz, to o tym jeszcze porozmawiamy, poskładamy to do kupy. You came back. Yeah. So there was also the feeling then that this consciousness or awareness would recognize other consciousness or awareness in another body mind. Więc pojawiło się takie uczucie, że ta świadomość będzie w stanie również rozpoznać inne świadomości w innych ciałach. Inside, ale jest to uczucie, że to jest wewnątrz. I was creating this separate identity through that. Yes. I przez to odczucie, że to jest wewnątrz, ja tworzyłem oddzielną identyfikację. Yeah. And so when you talked about this last night, suddenly just something just went. I kiedy wczoraj o tym mówiłeś, nagle spadła jakaś kurtyna. But then, of course, and I had the beautiful feeling last night and slept and this morning. Potem miałem bardzo miłe uczucie, bardzo dobry sen. And this and that, it's like this space is so I suppose difficult to access again. Oh yeah. Dzisiaj rano znów miałem takie uczucie, że to poczucie świadomości przestrzeni jest trudne, dostępne. Fantastic. Did you finish or you want to say something else? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? So there is a space. Więc mamy przestrzeń. It's an analogy. I'm using the physical space as an analogy for the unmanifested side of consciousness. Ja tutaj używam tej fizycznej przestrzeni jako analogii tej niezamanifestowanej, nieprzejawionej części świadomości. Okay. And I'm using the objects in the space as the manifested side of consciousness. Obiekty, które istnieją w przestrzeni, to jest analogia tego, co jest zamanifestowane, przejawione. And I'm using two different names, two different words as
as if they were two different things. I używam również dwóch różnych wyrazów, dwóch różnych słów, które mają oznaczać tak jakby dwie różne rzeczy. But they are not. Ale tak naprawdę to nie są dwie they różne are rzeczy. Not separate. Nie są one rozdzielne. They're one and the same. One są jednym i tym samym. Mm? So if they are one and the same, jeśli one są jednym i tym samym, what is the wall? Jeśli mamy ścianę, that separates one from the other, so you can say, well, it is inside or outside. Która jedno od drugiego oddziela, i wtedy możemy powiedzieć, że jedno jest wewnątrz, drugie jest na zewnątrz. And who is recognizing what? I kto rozpoznaje co? Who is conscious of what? Kto jest świadomy i czego? And who is the who? I kto jest kim? It's only a thought. To jest tylko pewna myśl. It's an idea. Jest pewna koncepcja. Is identified mental activity. To jest identyfikujące się mentalne działanie. When I say I am going, I am coming. Mówię, idę, przychodzę. I am doing, I am not doing. Robię coś, nie robię czegoś. All these thoughts are based upon identity with the body. Wszystkie te myśli są oparte na identyfikowaniu się z ciałem. This is the mind as a separate entity, you see? To jest umysł jako oddzielna całość, oddzielna jednostka. That creates a sense of separate existence. Która również tworzy poczucie oddzielnej egzystencji, oddzielnego istnienia. But if you observe that, ale kiedy to obserwujemy, its activity slows down, and suddenly, ta aktywność zaczyna spowalniać, zwalniać i nagle the person is not there. Już nie ma żadnej osoby. The personal I is not there. Nie ma osobistego, personalnego ja. The experiencer is not there. Nie ma doświadczenia. The one is not there. Tej konkretnej rzeczy, osoby tu już nie ma. So what is there? A więc co zostało? Co jest? There is no inside or outside. Can you see that? Nie ma na zewnątrz, nie ma wewnątrz. Czy to rozumiesz? Thoughts. Są tylko myśli. There is no I and you. They are only thoughts. Nie ma mnie, nie ma ciebie. To są tylko myśli. They are not this and that, right or wrong. None of that is there because the one that apparently says so is not there. Nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma złego, nie ma dobrego, ponieważ ta osoba, ten ktoś, kto to rozróżnia, też nie istnieje, nie ma go. The subject, the experiencer, is absent. Podmiot, który doświadcza, jest nieobecny. And when the experience is absent, nothing is happening. Kiedy doświadczamy, nic się nie dzieje. Because you don't think this is happening, nothing is really happening. Ponieważ nie myślimy, że to się dzieje, to tak naprawdę nic się nie dzieje. So the personal experience, the personal thought is a thought. Więc osobista myśl, osobiste doświadczenie to jest myśl. And the story of the character. I pewna historia jednostki, pewna historia charakteru. It's just an attached conglomeration of thoughts to this original thought. Jest tylko niezwiązaną jakby konglomeracją, zbitką myśli. So what you call your life, to co nazywamy naszym życiem, is a complete illusion. Jest tak naprawdę całkowitą iluzją. It's only thoughts. To są tylko myśli. Are you fine? Until then everything is okay? Czy na razie wszystko ok? Czy podążasz? So when the mind is absent, a więc kiedy umysł jest nieobecny, whether it is the conceptual mind, the mind as a separate entity, or the mind as a tool of expression, because this is umysł what the mind jako, is all about, actually. Umysł jest nie, umysł jako oddzielne narzędzie i umysł jako właśnie ta oddzielna jednostka. So there is no such thing as duality or oneness or separation or non-separation or enlightenment. Nie ma czegoś takiego jak oddzielność, nieoddzielność, odseparowanie. Nie ma czegoś takiego jak oświecenie. Also a thought. To jest tylko myśl, również myśl. You name it. My ją nazywamy. Awareness. Świadomość. Also a thought. To jest również tylko myśl. Consciousness. Świadomość, przytomność. A thought. To jest tylko myśl. God. Bóg. Say it again. Powiedzmy to jeszcze raz. God. Bóg. It's a thought that appears in the space and disappears. To jest tylko pewna myśl, która pojawia się w przestrzeni, a potem znika. It doesn't exist. Nie istnieje.
It is all a concept. Jest to tylko koncepcja. It is all an idea. Tylko idea. It is all an illusion. Jest to tylko iluzja. Okay? So there is the space. A więc mamy przestrzeń. And the objects. I obiekty w przestrzeni. The space, which is silence, which is emptiness, no thingness. I ta przestrzeń to jest pewna pustka. The void, the vacuum. Pustka, tak? Pustość. The vacuum cleaner. Odkurzacz. Because it is what happens. To jest to, co się wydarza. At some point in life, jak pewne wydarzenia w życiu, the vacuum cleaner, the vacuum switches on its the capacity to suck. Odkurzacz, kiedy włączymy odkurzacz, on ma taką zdolność, że zasysa. See? And it swallows the idea. I on połyka ideę. That is self-created. Idee, które są same przez się stworzone. Swallows the person that itself created. I zasysa on osobę, która sama siebie stworzyła. Because that is the game of the blooming consciousness. Funny enough. To jest gra, gra świadomości. So this space. A więc przestrzeń. I give them this space. Identifies with the objects in it. Przestrzeń identyfikuje się z obiektami, które w niej się and znajdują. And the mosquito, I believe it is a mosquito. Komar wierzy, że jest komarem. And fish is experiencing itself as a fish. Ryba doświadcza siebie samą jako rybę. So this formless existence is so much in love of the form that exists within itself that ends believing it is it. A więc ta bezforemna egzystencja jest tak bardzo zakochana w tej idei, że ona myśli, że właśnie jest tą formą. Maybe in the fish there is no thought, oh, I'm a fish. Być może ryba nie myśli, że jest rybą. But somehow it is under the impression that it is it. Ale w jakiś sposób ryba jednak pozostaje pod wrażeniem, że jest rybą. Because if it happens here, it happens in any other form. Ponieważ jeśli to się dzieje w środku, w nas, to dzieje się w każdej innej formie również. And it is in the particle, in the molecule, in the atom, in the cell, in everything. To się dzieje w cząsteczkach, w atomach, w molekułach, we wszystkim. Because it is responsible of the behavior of everything. To jest odpowiedzialne za zachowanie, za postępowanie wszystkiego. There is no form that is capable to go to the left or to the right, up and down by itself, because this has no choice. Nie ma takiej formy, która jest zdolna pójść w lewo, w prawo, w górę, w dół, ponieważ ona nie ma wyboru. This is like dust on the air and the movement depends upon the wind. To tak jak kurz na wietrze i ten ruch zależny jest od wiatru. Actually, form as such, it doesn't even know that it exists. It's not conscious of its existence. Tak naprawdę forma sama w sobie nie jest świadoma tego, że istnieje, nie jest świadoma swojego istnienia. So the space is the one that is recognizing what is happening within itself. Tak więc przestrzeń to jest to, co rozpoznaje, co się dzieje w niej, w jej wnętrzu. Space is the one that is recognizing itself. I przestrzeń jest tym, co rozpoznaje samą siebie. What happens is that somehow still this is natural. W jakiś sposób wydaje się, że to jest naturalne. This is part of the wobbling within consciousness. Że to jest część jakby przebywania w świadomości. Part of the confusion when you start getting rid of the confusion. Some it takes some time for the wobbling on the head to stop. I czasami potrzeba, żeby nam się w głowie zakręciło, żeby te myśli się skończyły. So if I am identifying still with the body. Jeśli ciągle identyfikujemy się z ciałem. And somehow the silence shows up. I w jakiś sposób nagle pojawia się cisza. Am I not under the impression that that the body and the mind is recognizing the silence? Mam wrażenie, że ja, że ciało i umysł rozpoznaje ciszę. And then you say, well, it's, I don't know if it is within me or around me. Czy, i wtedy zadajemy sobie pytanie, czy to jest wewnątrz mnie, czy naokoło what mnie? What is there? Czy to jest tam? That is still the space talking. To w dalszym ciągu jest przestrzeń, która do nas mówi. Thinking is still identifying itself with the body. Myśli, identyfikuje się z ciałem. But eventually you realize, hold on a second. Ale ostatecznie zdajemy sobie sprawę, chwileczkę. It's exactly the other way around. Tak naprawdę jest zupełnie inaczej. It's not Caesar recognizing the space.
nie ma czegoś takiego jak Cezar, który rozpoznaje przestrzeń. And this is the so-called, if you are familiarized with the New Age vocabulary, the so-called shift of consciousness. To w takim słownictwie New Age'owskim jest tak zwane przeniesienie świadomości. It is the space. To przestrzeń, who is recognizing and experiencing Caesar. Która rozpoznaje i doświadcza Cezara. But in this recognition, which is the so-called awakening itself, there is a trap. I w tym rozpoznaniu, w tak zwanym oświeceniu, jest pewna pułapka. First I am identifying myself with this. Najpierw sam siebie identyfikuję z nią. And this is the object of my experience. I tutaj mam obiekt mojego doświadczenia. Then we have two, subject and object. Am I right? I mamy znowu dwie rzeczy. Mamy podmiot i mamy obiekt. This is the so-called relative point of view. I jest to tak zwany relatywny punkt widzenia. And then the shift happens. I wtedy następuje przeniesienie. I am the space. Ja jestem przestrzenią. I am not this. Nie jestem tym. That is the absolute point of view. To jest absolutny punkt widzenia. Still is a point of view. And still is identity with this. I w dalszym ciągu mamy identyfikowanie się z tym. But eventually everything gets balanced. Ale ostatecznie wszystko wraca do równowagi. If it is one, jeśli to jest jednością, if they are not separate, jeśli nie są to rzeczy oddzielne, who is conscious of who or what? Kto jest świadomy kogo lub czego? See? And then any form of identification drops. I wtedy każda forma identyfikacji znika, upada. And any idea that is attached to the original idea, I am Caesar, I am the body, start melting away. I każda idea oryginalna, każda koncepcja, na przykład ja jestem Cezarem, każde identyfikowanie się z ciałem znika. That's a painful process that no spiritual seeker wants to go through. To jest pewien bolesny proces, przez który osoba poszukująca duchowości nie chce przechodzić. They would like to prefer plain spirituality in India or in Woleliby doświadczać jakiejś tam duchowości w Indiach, w Himalajach. And not to get down to business. Ale nie tak naprawdę tego, czego powinni. Then who is who and what is what? You tell me because I am always confused. Kto jest kim? Co jest czym? Powiedzcie mi, bo ja jestem zmieszany. Because now it is in fashion that you have to regain your identity with the awareness. You are the awareness. If you say you are the awareness, you are denying that you are not what you are aware of. W tej chwili jest taka moda, że musimy odzyskać swoją świadomość, utożsamić się z własną świadomością. It's not about regaining your identity with nothingness, it's to lose any form of identification. To chodzi o utracenie każdej formy identyfikacji. Because the identity with the absolute or the nothingness or the awareness or the unmanifested creates an enlightened ego, the enlightened me who realizes the truth. Ponieważ utożsamianie się z nicością na przykład tworzy oświecone ego. That's a big trap. I to jest wielka pułapka. See? And then you start behaving like a guru. I wtedy zaczynamy zachowywać się jak guru. In a deep trap, but you don't even know it. It's another form of identification. Jest to pewna pułapka, ale tego nie rozumiemy. Jest to pewna forma identyfikacji. It's very sweet. Bardzo słodka. Because people pay ticket for you and pay accommodation for you and food for free and attentions and you know. Ponieważ ludzie płacą bilety na spotkania. Girls looking at you because they think they have you, they will have something extraordinary, whatever. Dziewczyny za tobą szaleją, ludzie kupują ci jedzenie. It's very seducing this new identity. Ta nowa identyfikacja jest bardzo kusząca. And then you start exercising another form of control, another kind of power. I wtedy mamy, wtedy pojawia się forma kontroli, siły. And then another form of unconscious psychological manipulation from the side of the guru starts expressing, manifesting itself. And the tendency now takes a different form and play again, reincarnate and come back to the world in a different zaczyna way. Zaczyna się przejawiać pewne wyrażanie się, pewna kontrola ze strony guru. Pojawia się inkarnacja, odradzanie się. So if you don't stop to seek. Jeśli nie przestaniemy poszukiwać. If you're not stop seeking, you're still closed. Jeśli nie przestaniemy poszukiwać, jesteśmy cały czas zamknięci. Looking for something that doesn't exist. Ponieważ szukamy czegoś, co nie istnieje. I mean, you are
You are looking for yourself, but yourself is there. But the idea that yourself that you're looking for, it doesn't exist. Szukamy siebie, ale ten to ja już istnieje. Natomiast jest pewna idea, pewna koncepcja poszukiwania. The idea of enlightenment, self-realization, this is not an experience. Doświadczenie, to znaczy własne urzeczywistnienie, oświecenie, to nie jest doświadczenie. This is the dissolution, the disappearance of the experience self. To jest zniknięcie iluzji, zniknięcie samego doświadczenia. The one that is seeking for enlightenment, it will never get enlightened. It will disappear along the way to enlightenment. Can you repeat? The one that is looking for enlightenment, osoba, która szuka oświecenia, disappears on the way to enlightenment. Znika po drodze do oświecenia. See? The mind on the way to nothingness, umysł na drodze do nicości, disappears in nothingness. Znika w tej nicości. Then who is realizing what? A więc kto urzeczywistnia co? Who is experiencer of the truth? Kto doświadcza prawdy? Only you say it is the truth itself. Tylko mówimy, że to jest sama w sobie prawda. So when awareness tastes itself. Yes. Kiedy świadomość sama siebie doświadcza, foolishly falls in another trap. And I start rejecting. To jest kolejna pułapka. Zaczynam odrzucać. What it thinks it is not it. Zaczyna odrzucać to, co myśli, że nią nie jest. And then it starts having another form of identity, which is identity with the spiritual. The spirit creates the idea of a spiritual life. I pojawia się kolejna identyfikacja z czymś duchowym. Pojawia się stworzenie życia duchowego. No sex. Bez seksu. No this, no that. Bez no tego, this. Bez tamtego. See? Who is having sex anyway? Ale kto tak naprawdę odbywa stosunek seksualny? Is anybody here? Ktoś tutaj? As far as I realize, there's no one here. Na ile jestem tego świadomy, nikt tutaj. Who is having a cup of coffee? Kto pije kawę? Nobody. Nikt. Who is talking with whom? Kto rozmawia z kimś? Nobody talking to nobody. Nikt nie rozmawia z nikim. See? No thing talking to no thing. Nic rozmawia z niczym. It's a monologue. To jest monolog. Life is a monologue. Życie jest monologiem. See? Consciousness has the monopoly of the whole thing. Tylko świadomość ma monopol na całość, na wszystko. Because nothing else is there but consciousness. Ponieważ nie istnieje nic innego jak tylko świadomość. All there is, wszystko co jest, whatever it is, czymkolwiek jest, is consciousness. Jest świadomością. The beingness, if you like, the sensations of the body. Bycie, uczucia odczuwane przez ciało. This is alone pure consciousness. Czy to jest tylko czysta świadomość? And is the only thing that you can possibly experience. To jest jedyna rzecz, której możesz tylko doświadczyć. You cannot experience your manifested is not an experience. The no thing is not an experience. Nie możesz doświadczyć tego, co jest niezamanifestowane. To nic nie jest doświadczeniem. It's that which experience says, but as such, it's not an experience because it's nothing. It's no thing. It's not a thing. It has no form, no name. No characteristic, no quality, and yet, funny enough, it exists. To jest coś, co mówi nam doświadczenie, ale doświadczenie niczego nie doświadcza. To jest nicość, to jest coś, czego nie ma. If you try to understand what I'm talking about, you will not get it. Jeśli będziecie próbować zrozumieć to, o czym mówię, to do niczego nie dojdziecie. If you try, you won't. Jeśli próbujecie, to nic z tego nie wyjdzie. Relax and listen. Musicie się rozluźnić i słuchać. And it will break through. I wtedy nastąpi przełom. Your effort, which is mental activity, is not allowing you even to listen what I'm saying. Forget it about understanding. Wysiłek, który podejmujecie, to znaczy aktywność mentalna, umysłowa, nie pozwala wam słuchać tego, co mówię, a co dopiero zrozumieć to. If you are trying with your mind, you are not listening. Your attention is here. Próbujecie swoim umysłem zrozumieć, ale nie słuchacie. Wasza uwaga jest w środku, w umyśle. And there is an identity with this kind of unconscious mental strain together with the body on which it is reflected, because the mind and the body are not separate, you see, and then what the mind does, look,
Wtedy pojawia się identyfikacja z pewnym napięciem, które jest w umyśle, a z kolei umysł jest związany z ciałem. It's fascinating. The deeper you go into this, it's just fascinating. To look around you and see what is going on is fascinating. Samo patrzenie naokoło, samo dostrzeganie tego, co jest wokół nas, jest fascynujące. It's actually ridiculous. The whole thing is actually ridiculous. Tak naprawdę to wszystko jest śmieszne. When the truth is realized, okay, you say, my God, this is absolutely ridiculous and it makes no sense whatsoever. And yet, it did happen. It is happening. Zdajemy sobie sprawę, że to jest śmieszne, że to nie ma kompletnie sensu, a jednak to się dzieje. This is why I call it the cosmic accident, the cosmic whoops. I ja to nazywam dlatego właśnie kosmicznym wypadkiem, kosmiczną wpadką, whoops. Czy ktokolwiek tutaj to rozumie? Czy ktoś oprócz ciebie to rozumie, bo ja jestem tak zmieszana, że nic nie rozumiem. Any answer to that question? Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie? For the sake of giving her hope. Żeby dać jej nadzieję. Tak, rozumiemy. Yeah. The first time that you listen to this, I believe. Być może to jest pierwszy raz, kiedy tego słuchasz. Or I listen this way. Because what you listen from here, it's coming from, it's spontaneous, it's coming right here, right now, it's fresh, it's new. To, czego słuchasz, jest nowe, jest spontaniczne, to jest świeża, nowa rzecz. I talk about the same thing, at least formally, 5 days a week. Ja o tym samym mówię przynajmniej 5 razy w tygodniu. Informally, I spend 4-5 hours sitting on my bum, answering questions about the same subject, basically every day. Praktycznie każdego dnia spędzam na komputerze i odpowiadam na pytania. Even when I speak about the same thing all the time. I cały czas o tym mówię. It always has a different taste. I zawsze to ma jakiś inny smak, inny posmak. And every meeting has a different taste. It has a different move. Każde spotkanie ma inny smak, inny klimat. Different qualities alive. Inną jakość, inne jakości tutaj wchodzą w grę. What you understand about spirituality is dead because it's in a book, it's past, it's memory, it's gone. Jeśli pewne zrozumienie duchowości, mamy pewne zrozumienie duchowości, ono jest martwe. And you will never understand. Ono jest w książkach, ono jest przeszłością, jest w pamięci. What is written in the book, because what is written in the book is understood only by the one that wrote it. I nie zrozumiemy nigdy tego, co jest napisane w książce, bo to, co jest napisane w książce, jest rozumiane tylko przez osobę, która to napisała. Only those who wrote the spiritual books understand what is it that is written there. Tylko osoby, które napisały książki duchowe, rozumieją, co w nich napisano. So you have to bring the book and say, Mister, what on earth do you mean here? Because I don't get it. Musicie wziąć taką książkę i przynieść do autora i zapytać go, co on tak naprawdę ma na myśli, bo ja nie rozumiem. Hmm? Unless you have a very, very, very refined intellect. Chyba że mamy bardzo wyrafinowany intelekt. And then you can more or less by yourself, you can break through. I wtedy być może będziemy w stanie przebić się sami. That's very rare. Ale to jest bardzo rzadkie. Are you following? Czy nadążasz ze mną? Yeah. A? Co jest? Co jest sensem życia, skoro wszystko jest iluzją? The point of living is living. Sensem życia jest życie. The problem is that we're in a trap. We are looking for a reason to live. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę polegającą na tym, że szukamy powodu, przyczyny, żeby żyć. We're in a trap of purposes and meaning. Pewnej pułapki celów i znaczeń. You're looking for something in your life. Czegoś poszukujesz w swoim życiu. And there is plenty of this in the market. I to jest tak wyraziste jak na targu. You have worldly ideas, you have spiritual ideas. It's a lot to choose. Mamy różne idee, zwykłe idee, duchowe idee, mamy duży wybór. But why are you not completely happy, satisfied, in peace, full of love and joy in this moment? Ale dlaczego w tej chwili nie jesteśmy całkowicie szczęśliwi, pełni spokoju, pełni miłości? What is wrong with this moment? Co jest nie tak z tą chwilą? All right about this moment. A może jest wszystko w porządku z tą chwilą? Because nie mam problemu z chwilą obecną, to jest wszystko w porządku, ale cały czas trzeba myśleć o jutrze.
Żyjemy w pewnym systemie, musimy zarabiać na życie, na swoją rodzinę. So there's a cool guy like that lived like 2000 years ago. His name was Jesus, as far as I remember. Był bardzo fajny facet, który żył 2000 lat temu, miał na imię Jezus, o ile dobrze pamiętam. And he said, live the day of today as if it is the last day of your life. I on powiedział, żyj dniem dzisiejszym tak, jakby to był ostatni dzień twojego życia. And I add something to that because it can be. A ja bym coś jeszcze do tego dodał. Dodałbym, że on może być ostatnim dniem. It can be. Może być. See? So he's trying to tell you that everything, and he says, the day of today has its own hassle, its own hesitation, and conflicts, and problems, and struggle. Ta chwila obecna, ten dzień dzisiejszy ma swoje własne konflikty, swoje własne walki wewnętrzne. Don't you have enough with it that you czy nie masz tego dość? Want to go there and tomorrow, the after tomorrow? Nie masz tego dość? Chciałabyś sobie pójść jutro? Okay. Jutro? Yes, I have enough. if you really observe, jeśli naprawdę obserwujesz, which is to sense, to znaczy czujesz. If you are just fully concerned about what you sense. I jesteś całkowicie, absolutnie świadoma tego, co czujesz, co odczuwasz. Your mind will stop. Twój umysł się zatrzyma. And you will see, my God, life is happening without thoughts. I wtedy sobie pomyślisz, o rany, życie dzieje się bez myśli. Life doesn't need thoughts. Życie właśnie nie polega na myślach. I am not here like Yuri. Do you remember this guy, Yuri Geller? Czy kojarzycie takiego gościa, Yuri Gellera? I am not saying to my head, grow. I am not telling to my hair. Nie mówię swoim włosom, żeby rosły. Grow. It's growing. Ale one rosną. What I call myself is already happening. Kiedy nazywam samego siebie, to już się wydarza, już się dzieje. I'm not thinking it, it's just happening. Nie myślę o tym, ale to się dzieje. Life is just happening. Życie się po prostu wydarza. Without thoughts. Bez myśli. You can think, you don't need them, but you can. Możecie myśleć, nie potrzebujecie tego, ale możecie. You don't need thoughts, you can have them, no problem. Możecie mieć myśli, nie ma w tym problemu. See? But my heart is beating, my head is growing, blood circulating, wind blowing, rivers flowing, flowers blossoming, the whole thing is just happening. Ale moje serce bije, moja krew płynie, moje włosy rosną, rośliny rosną, wszystko po prostu się dzieje. And goodness me, I am the space on which all this is just happening. I o rety, jestem przestrzenią, w której to wszystko się po prostu dzieje. I am just conscious of it. I jestem tego po prostu świadomy. I am just experiencing it. Po prostu tego doświadczam. And I cannot not experience it. I nie mogę tego nie doświadczać. Because it's bloody attached to me. Ponieważ to jest do mnie przywiązane, jest like, to częścią mnie. Like my own shadow. Jak mój cień. I cannot get rid of it. Nie mogę się go pozbyć. As much as I try, chociaż próbuję, wherever I move, wherever I go, it's there. Gdziekolwiek pójdę, on zawsze będzie ze mną. Are you following now? Czy podążasz za mną teraz? Wciąż myślę pragmatycznie, mogę przez godzinę przebywać w jakiejś takiej radości, błogości, ale muszę myśleć o mojej rodzinie, o nakarmieniu mojego dziecka. You cannot not be in a state of bliss even for one second. Nie możesz nie być w stanie błogości nawet przez jedną sekundę. Because you are bliss. Ponieważ ty jesteś błogością. Another name for silence or the unmanifested consciousness is bliss. It's reality, its nature is bliss. Inną nazwą na ciszę, na świadomość jest błogość, bo jej naturą jest błogość. I exist. Ja istnieję. With body or without body. Z ciałem albo bez ciała. You can experience that every night when you go to sleep. Your body can disappear. No dreams, no sense perception, everything is gone.
Możesz tego doświadczyć każdej nocy, kiedy kładziesz się spać. Znika twoje ciało, znikają sny, znikają myśli, nie ma tego. Do you exist or not in that, at that time? Czy w tym czasie istniejesz, czy nie istniejesz? At the moment of dreamless state. W momencie, kiedy śpisz i kiedy nie masz żadnych snów. Yes or no? Tak czy nie? And what do you experience then? A co wtedy doświadczasz? Peace. Błogości. So if everything disappears, but not you. A więc kiedy wszystko znika, ale nie ty. If you are there, you as what are there as bliss. Jesteś tam, jesteś tu, jesteś tym, jesteś właśnie błogością. So you exist. Istniejesz. As bliss. Jako błogość. And this, that which exists. I to co istnieje. Is that which is conscious. In this moment, is conscious of nothing because the light is off. Everything is there, you just cannot see it because the light is off. To co istnieje jest świadomością, świadomością tego, czego nie ma, bo na przykład jest zgaszone światło. Hmm? If you switch off the light here, jeśli tutaj wyłączymy światło, and everything is pitch dark, wszystko będzie całkowicie ciemne, you can't see a thing. Nic nie będziemy mogli zobaczyć. That doesn't mean that nothing is here. Everything is there. You just cannot see it. Ale to nie znaczy, że nic tu nie ma. Wszystko tu nadal jest, tylko nie możemy tego zobaczyć. You are not conscious of it because it's dark. Nie jesteśmy tego po prostu świadomi, bo panuje ciemność. And on top of that, you cannot even see the space neither. A poza tym wszystkim, nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć przestrzeni. Which is the perceiver, która jest tym, który the perceiver is there, który doświadcza, który widzi. The perceived is there. Więc ten, który widzi, tam jest i to, co jest widziane, również tu jest. The light within the totality somehow is off. Światło w tej totalności, w tej całkowitości jest po prostu w jakiś sposób wyłączone. And you are conscious. So you are existence identical with consciousness. You may be familiarized perhaps with the terminology. Jesteśmy istnieniem, które jest identyczne z świadomością. To jest zależne tylko od terminologii. That which is exists, which is conscious, is consciousness, not somebody. To, co istnieje, to, co jest świadome, jest świadomością, nie kimś, jest świadomością. And then the natural state, the true nature of this bliss, of consciousness, that which exists, is bliss. I naturalnym stanem tego, co doświadcza, tego, co jest świadomością, jest błogość. But as soon as the light switches on, ale jak tylko włączymy światło z powrotem, so as fast as the light switches on, as fast you identify yourself with what happens. I tak szybciutko, jak to światło się pojawia, tak szybciutko my zaczynamy się identyfikować z tym, co się dzieje. Within you. W sobie, w nas samych. And there is no bliss anywhere. I nigdzie nie ma już tej błogości. I am not experiencing bliss. Nie doświadczam błogości. Bliss is saying so. Bliss is saying so. What? Bliss is saying there is no bliss here. Błogość mówi nam, że nie ma tu błogości. I need to experience bliss. I'm looking for bliss. A ja chcę doświadczyć błogości. Poszukuję błogości. That's what I said at the beginning. I'm looking for myself. I don't even know it. I właśnie to powiedziałem na początku. Poszukuję samego siebie i nawet o tym nie wiem. Because when you experience what you want or what you like, ponieważ kiedy doświadczamy tego, czego chcemy lub to, czego lubimy, so nice, the beach. Tak miło, plaża, the wine, wino, the sex, seks, whatever it is, cokolwiek to jest. So you're experiencing yourself. Doświadczamy nas samych. But not because you experience an object, it's because your mind is keep quiet and you stop seeking. I ponieważ doświadczamy obiektu, ponieważ przestajemy szukać, poszukiwać. Seeking this mental activity that doesn't allow you to know who you are. Sometimes, bo poszukiwanie jest pewną działalnością mentalną, która nie pozwala nam zobaczyć, kim jesteśmy. Seeking is what is not allowing you to realize that you are what you are seeking. A więc to poszukiwanie nie pozwala nam zdać sobie sprawę, że jesteśmy tym, czego szukamy. So bliss is all the time there. Błogość jest tutaj cały czas. It's not bliss that comes for 3 seconds and disappears. Nie ma takiej błogości, która pojawia się na 3 sekundy, a potem znika. Bliss is all the time there. Ona cały czas tu jest. What appears and disappears, to, co pojawia się i to, co znika, are your thoughts, your feelings, your emotions, your sense perception. To są tylko nasze myśli, nasze uczucia, nasze postrzeganie. To jest to, co się zmienia. And comes and goes. To, co przychodzi, to, co and odchodzi. And moves in the space of your blissful conscious existence. To, co się porusza w przestrzeni naszej błogiej świadomości. Are you following now? Czy podążasz za mną? Nadążasz za mną? Now, this is within you. To jest w tobie. And it's here for you. I to jest dla ciebie.
So why are you seeking or worry about something? Więc dlaczego czegoś szukasz? Dlaczego się o coś martwisz? Because you think that what you are afraid of is not there. Ponieważ myślisz, że to, czego się boisz, tego czegoś tu nie ma. Everything is there. Ale wszystko tu jest. In infinite plenty, quantity. W nieskończonej ilości. Powiedzmy, że siedzę na ulicy, nie mam dachu nad głową, głoduję, jestem chora i jak mogę zobaczyć błogość? Well, this is kind of a hypothetical question. It's impossible for me to give you a concrete answer. To jest pewne hipotetyczne pytanie. Nie jestem w stanie dać ci konkretnej odpowiedzi. But I can tell you. Ale mogę powiedzieć ci. That there is no experience. It doesn't matter how strong it is, whether it's physical or emotional. Że jest to pewne doświadczenie, niezależnie od tego, jak ono jest silne, czy ono jest emocjonalne, czy ono jest cielesne. That has the power to take bliss away from you. I ono ma siłę, żeby odebrać ci błogość. Only you give permission to it. Jeśli mu pozwolisz na to. Only you allow it to happen. Jeśli pozwolisz, by to się stało. By associating, identifying, limiting yourself to this particular form or experience that is happening. Jeśli pozwolisz, żeby to się stało, przez identyfikowanie się z tą konkretną formą, która jest z tym, co się dzieje. And I said at the beginning of the talk, we came here to do nothing. Powiedziałem na samym początku, że przyjechaliśmy tutaj, żeby nic nie robić. So you can realize the other side of your existence, which is no. Thing. Więc możesz sobie zdać sprawę, że jest pewna część ciebie, która istnieje, czyli so, nic. If you are in a physical, experiencing physical pain, jeśli doświadczasz bólu fizycznego, and on top of that, there is an idea fighting with it, which creates even more pain. I jeszcze dodatkowo jest pewna idea walki z tym bólem, a to tworzy jeszcze większy ból. As if you allow both to be there, jeśli pozwalasz, żeby to jedno i drugie było z tobą. You will find that in the middle of the physical pain and in the middle of an emotional turmoil. I wtedy zdasz sobie sprawę, że w samym środku tego fizycznego bólu, fizycznego pomieszania, silence comes. Pojawia się cisza. And you realize that it is that which is embracing all that. I zdasz sobie sprawę, że ta cisza wszystko ogarnia. And it really couldn't care less about what is happening. I ta cisza tak naprawdę ją nic nie obchodzi, to co się dzieje. Mm-hmm. She would like to come and ask a question, but she doesn't speak English. Hold on a second. Are you following now? So this is my point. There's no practice, no mantra, no tantra, no jantra, no kundalini, nothing that can help you. O to mi chodzi. Nie ma żadnej praktyki, żadnych mantr, żadnej kundalini, żadnej jogi, która no mogłaby ritual, nam no pomóc. Asana, nothing. Nic takiego nie ma. No reiki, no feng shui. Reiki, feng shui. No therapy. Żadnych terapii. No trick, no shortcuts. Żadnych skrótów, drogi na skróty. Spirituality will not help you at all. Religion, forget about that, even less. Zapomnij o religii. Duchowość również ci nie pomoże. Nothing can help you. Nic ci nie może pomóc. But to remain hopelessly helpless. Tylko trzeba pozostawać beznadziejnie bezbronnym. And to let whatever it is happening. I pozwolić, cokolwiek się dzieje, to express itself, to żeby się wyraziło. Not exercising any form of control, rejection. Nie odrzucać niczego, nie starać się kontrolować czegoś. Just look behind you, so good morning. Po prostu obejrzyj się za siebie, powiedz dzień dobry. You can even wake up at 9:30 in the evening, no problem. Możesz się obudzić nawet o 9:30 wieczorem, nie ma problemu. Hmm? So you simply let the madness here to happen. The sensation in the body created by the madness and what happens out there, you leave it alone. Pozwalasz, żeby szaleństwo, które jest w twoim umyśle, się wydarzyło, zostawiasz je w spokoju. And you will see how bliss will by itself. I wtedy zobaczysz, jak błogość sama z siebie will reveal itself. Pojawi się, ujawni się. But it's revealing only to itself. Ale ona ujawni się tylko samej sobie. It reveals itself. By itself means by no effort, by no practice, by no method. Sama z siebie się pojawi, to znaczy bez wysiłku, bez żadnej metody, bez żadnej praktyki. To itself. Samej sobie. So bliss says, my God, I am here, I have been always here. Błogość mówi, o rany, jestem tutaj, zawsze tutaj byłam. What was I thinking? Co ja sobie myślałam? I was thinking all the time that what I am is limited to this thing. Zawsze myślałam, że to, czym jestem, jest ograniczone do tych that rzeczy, I am experiencing.
do tego, do czego doświadczam. It's quite cool, actually. To jest tak naprawdę bardzo fajne. If you're quiet, wow, this is amazing. I jak jesteśmy w ciszy, to myślimy sobie, wow, to jest wspaniałe. It's a miracle. To jest cud. Okay. It's just that. Po prostu tu jest. See? You ask, where is it? And I tell you, it's just there. It's there. There it is. Pytamy się, co to jest, a ja mówię, to po prostu tu jest. Did you finish? Something else? Are you happy with the answer? Czy już skończyłeś, czy jesteś zadowolony z odpowiedzi? Yes, just one thing though is when fear is sensed. When? When fear. Yeah. Kiedy pojawia się strach. Your mind is there, an idea is there. Then it's, wtedy jest it's umysł, all from mind jest idea. It's all from mind though. It's not a sensory, the sensory fear that sometimes comes with this, like there's something. The sensory fear is not produced by what happens out there. To nie jest pewien strach konkretny, strach uczuciowy. In this space, sometimes there's this. On jest w przestrzeni. In this space, everything is in this space. Ale wszystko jest w przestrzeni. You name it. Po prostu to nazwijmy. Fear, hunger, anger, happiness, joy, love, confusion. Strach, głód, gniew, pomieszanie. Peace, war, heaven, hell. Wojna, pokój, niebo, piekło. They don't have separate, independent existence. One nie mają niezależnej, oddzielnej egzystencji. Everything, whatever you can possibly imagine or not. Wszystko, o czym możemy pomyśleć. Is there. Już tu jest. Istnieje. But the funny part is interesting about your question. I can go for 5 more minutes about this. I will be with you in a second. I jeszcze chciałbym przez 5 minut tutaj na to pytanie odpowiadać i za chwilę do ciebie wrócimy. It's a psychological fear. Jeśli chodzi o strach psychologiczny. What about tomorrow? Co będzie jutro? If this fear is not produced by tomorrow. To ten strach, ta obawa nie jest produkowana, nie jest wytwarzana przez jutro. Because there is no tomorrow. Tomorrow. Nie ma czegoś takiego jak jutro. Doesn't exist. Jutro nie istnieje. And it will never be a tomorrow. Nigdy nie będzie jutra. It will be always this moment. Zawsze będzie tylko ta chwila obecna. You are stuck for the rest of your existence in this moment. Przez całą resztę naszej egzystencji jesteśmy tak naprawdę utknięci w jednej chwili. All there is this moment. Wszystko, co istnieje, to jest ta konkretna chwila. Perfectly, exactly as it is. Dokładnie taka, jaką ona jest. See, but the mind comes. Wtedy pojawia się umysł. See, but you don't hear the ooh. Ale my nie słyszymy tego dźwięku ooh. First you experience the sensation in the body called fear. Najpierw doświadczamy w naszym organizmie pewnego uczucia, które nazywamy strachem. And then you see the thought that is producing it. I dopiero wtedy zauważamy myśl, która ten strach powoduje. See? Now, I will give an analogy for you to understand how Znowu can podam you, wam pewną analogię, żebyście lepiej zrozumieli. How can you not deal with it? W jaki sposób nie należy sobie z tym radzić? See, what is it that you are not going to do? Jak nie należy, czego nie należy robić? I am in front of a water tank. Stoję sobie przed jakimś zbiornikiem z wodą. And the water tank is very still, very calm. I ten zbiornik z wodą jest nieruchomy, spokojny. See? And from underneath, a spod spodu, a little fish comes. See? Pojawia się ryba. See? And it's coming from the ocean, from the water tank itself. Ona z oceanu wypływa do tego zbiornika wodnego. Or you may not even see the fish. Możemy nawet nie widzieć tej ryby. It swims very closely to the surface and ona płynie sobie bardzo blisko powierzchni. See? And then waves start happening. Nagle pojawiają się fale. So this wave represents whatever you see that you're experiencing in the body. I te fale, to one przedstawiają to cokolwiek doświadczamy w naszym ciele. That believe me, 99.9 has nothing to do with sense perception. I wierzcie mi, że 99% tego nie ma nic wspólnego z naszym doświadczeniem zmysłowym. It's all mental distortion. To jest tak naprawdę wszystko zniekształcenie umysłowe. The mind telling you what is it that you are experiencing. Ponieważ umysł nam mówi, czego doświadczamy. It is as painful as jumping a boat in St. Petersburg, go to the channels with a tourist guide. To jest tak, jakby pójść, jakby skoczyć na łódkę w Petersburgu z
z przewodnikiem. This is this and this is that. Który nam pokazuje, to jest tamto. So the mind is your tourist guide. You don't need that. Ale to umysł jest twoim przewodnikiem, nie potrzebujesz tego. Okay. Then these ripples. Te fale, zmarszczki na wodzie. Are in this case, let's call it fear. W tym wypadku nazywamy je strachem, obawą. Or worry, or stress. Zmartwieniem, stresem. Or excitement. Albo podekscytowaniem. Because I have an interview tomorrow. Ponieważ myślę o jutrze. Finally, I may get a job. And myślę o pracy. So this what you experience in the body is mind-made. It has nothing to do with reality. To, czego doświadczamy w naszym ciele, jest stworzone przez umysł. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. But if you recognize the thought that is creating it. Ale jeśli rozpoznamy myśl, która to stwarza, it disappears. Wtedy to znika. Okay, but the waves, the ripples on the surface of the water tank. Ale fale na powierzchni tego zbiornika wodnego. May take some time to disappear. Być może potrzeba trochę czasu, żeby one zniknęły. So you realize the voice that is producing the echo, but the echo will stay there for some time. Więc zdajemy sobie sprawę, że jest głos, który tworzy echo, ale ten głos przez pewien czas echo zostaje przez pewien czas. And then you sense how what you call whatever it is, which is a form of energy, distorted neutral energy that becomes either positive or negative. I wtedy odczuwamy to cokolwiek, pewną energię, która jest albo negatywna, albo pozytywna. Because the body also suffers from your positive emotions. Ponieważ ciało również cierpi z powodu naszych pozytywnych emocji. Poor thing. To biedne biedactwo. Is bombarded by unconsciousness. I jest bombardowane naszą nieświadomością. You can have a heart attack because your soccer win, your soccer team. Możemy doświadczyć ataku serca. Lost the game. Przegrywamy. Or you can have a heart attack because it won. Albo możemy mieć atak serca, bo wygrywamy. See, that can be it. The body will say, "Oh my God, there you are." Puff. Ciało może się ucieszyć. O tak, osiągnęliśmy. May is gonna be happy. Thanks God I'm dead. I don't have to live with this guy any longer. Cieszę się, że to osiągnąłem, że nie muszę z tym kimś już więcej mieszkać. Driving me insane. See, I can now merge back into earth and perhaps to be a flower. Mogę w tej chwili czuć się kwiatem. I hope you don't come and cut me. I jeśli nie przyjdziesz, nie utniesz mnie. Because you want to make your house beautiful and you want to put me on a ponieważ chcesz, żeby twój dom był piękny i umieścisz mnie we flakonie. For your pleasure. Dla swojej przyjemności. Anyway. Tak czy inaczej. See, so you witness, your body is your best friend. Your body will tell you what is it that the mind is telling you. Twoje ciało jest twoim najlepszym przyjacielem. Powie ci to, co mówi ci twój umysł. But you have to pay attention. Ale musisz zwracać na nie uwagę. You cannot be worried about anything, thinking about anything, concerned about anything. Nie możesz o niczym myśleć, nie możesz się niczym zajmować. The question is, how the hell am I going to carry on with my daily activities, responsibilities and duties? Pojawia się pytanie, jak sobie poradzę z moimi codziennymi działaniami, z moimi obowiązkami. You will find that somehow they'll go on automatically. I wtedy odkryjemy, że one wszystkie będą się wydarzały w pewien sposób automatycznie. And you will find a beautiful movement that comes spontaneously, automatically, amazing. Odkryjemy, że pojawia się pewien ruch, który jest automatyczny, spontaniczny, niezwykły. Are you following what I'm trying to say now? Czy podążacie za tym, nadążacie za tym, co mówię? So this is what I call the first thing is the so-called enlightenment or awakening, self-realization, you name it, whatever you want. Ja to nazywam, to pierwsza rzecz, o której tu mówimy, to jest oświecenie, przebudzenie, jakkolwiek to nazwiemy. When the other side of the moon is realized. Kiedy druga strona księżyca jest uświadomiona. The other side of the moon that you cannot see, but you can only be. Strona księżyca, której nie możemy zobaczyć, ale którą możemy tylko być. You are the unknown. Jesteś tym, co jest wiedzą. Tym, co się wie. And you will remain as the unknown. Unknown. Nieznane. Nieznanym. You jesteś are the mystery. Jesteś tajemnicą. And you will remain a mystery for the eternity, for even for yourself. I pozostaniesz tajemnicą na wieczność, nawet dla samego siebie. That's step number one. To jest pierwsza rzecz. The loss of identity with form. Utrata utożsamienia się z formą. Step number two. I teraz krok numer dwa. Welcome to the party. Witamy na przyjęciu. See? Now you have to see all what is hidden within you, dormant, in a latent state.
Wszyscy cię widzą, wszyscy są w stanie snu. Then you have to become conscious. Musisz być świadomy, stać się świadomy. Of that you are, have been identifying yourself unconsciously. Tego, że utożsamiałeś siebie nieświadomie. See? All your beliefs and ideas and thoughts and wszystkie twoje poglądy, twoje wierzenia, twoje myśli. To summarize it, your psychological, ideological, conceptual conditioning. To jest uwarunkowanie psychologiczne, konceptualne uwarunkowanie. Which is that which is taking your body to the right, to the left, here and there. I to ono przenosi twoje ciało na lewo, na prawo, tu i tam. And you would like to say that I'm free to do this by myself because I can. I chcielibyśmy powiedzieć, że jestem wolny, żeby zrobić to i tamto, bo jestem w stanie to zrobić. That's what we call freedom of choice. I to nazywamy wolnością wyboru. There is no space for the word free in this freedom of choice. Ale w tej wolności wyboru nie ma miejsca na słowo wolny. Because it's not free, because whatever you choose from the past. Ponieważ nie ma tutaj wolności, bo cokolwiek wybieramy, wybieramy z naszej przeszłości. So real freedom is not freedom of choice, it's freedom of having to choose. Więc to nie jest wolność wyboru, to jest wolność konieczności wybierania. See? And then your life becomes an unpredictable. Wtedy nasze życie staje się czymś nieprzewidzianym. Ever happening experience. Nieprzewidzianym, zawsze wydarzającym się doświadczeniem. I can tell you it's gonna be just fine. Mogę powiedzieć wam, że będzie wszystko w porządku. But nobody can tell you how it's gonna be. Ale nikt wam nie może powiedzieć, jak to because będzie it's supposed wyglądało. To be new, it's supposed to be created, spontaneous. Ponieważ to powinno być coś nowego, coś spontanicznego, stworzonego. And this is when we get paralyzed, petrified and we don't go deeper. I wtedy następuje taki paraliż, przerażenie i nie zaglądamy głębiej w to wszystko. Because I want the guru to give me a certificate of guarantee. Ponieważ chcę, żeby mój guru dał mi pewien certyfikat, pewien dyplom, gwarancję. See, and this is what gurus does. I to guru robią, nauczyciele to robią. Do this and this is going to happen. Repeat this and it's going to be fine. Mówią nam, powtarzaj to i tamto, rób to i tamto i wszystko będzie w porządku. But I'm telling you, you don't know how it's going to be. And this is fascinating because your life becomes kind of an adventure. Ale ja wam mówię, że to jest że tak naprawdę nie wiemy, co będzie i to jest fascynujące. It's never not knowing. Zawsze nie wiemy, nigdy nie wiemy. See? Not knowing. Nie wiemy. That's the beauty of this thing. I to jest właśnie piękne. Never knowing. Nigdy nie wiemy. Just being, just experiencing. Po prostu jesteśmy, po prostu doświadczamy. And then you will see how it's like a new life starts expressing itself, appearing itself as you walk. I wtedy w miarę jak idziemy, zauważamy, że pojawia się nowe życie, doświadczamy nowego życia. It's like walking on a bridge that tak jakbyśmy szli po moście. That gets built as you walk. That gets built as you walk. Aha, który się buduje w momencie, kiedy po nim idziemy. Tak. See? And then you are just walking. And the build is also displaying some kind of something in front of you. Are you walking and this? I wtedy po prostu idziemy i widzimy, jak ten most się przed nami ukazuje, pojawia się. And sometimes it stops. I w pewnym momencie czasami przestaje. And then you sit down. Siadamy. Because it's time to do nothing. Ponieważ nadszedł czas, żeby nic nie robić. See? It's kind of a sane madness. To jest pewnego rodzaju zdrowe szaleństwo. So. Step number one. Więc krok numer jeden. The disidentification of what produces all your psychological conditioning. Więc pewne identyfikowanie się, to co tworzy psychologiczne uwarunkowanie. First idea is I am the body. Pierwsza idea to jest idea ciała. And any other possible idea. I wszelkie inne koncepcje. Is a byproduct of the appearance of the original one. Są produktem, są doświadczeniem, przejawieniem się tego pierwszego. And then less psychological condition is contained within you. I im mniej w nas samych jest psychologicznego uwarunkowania. Even the body, there may be time that even if the body is in a painful physical condition, you may not even feel it. Może być tak, że nawet jeśli nasze ciało doświadcza bólu, możemy tego nie czuć. Even the body experiences bliss. Nawet kiedy ciało doświadcza błogości. Because it's made out of bliss. Ponieważ jest stworzone z błogości. It's permeated by bliss. Jest przeniknięte przez błogość.
So you will have more and more peace, and the interval between two nonsense will be longer and longer and longer. Będziemy odczuwać coraz większy pokój, spokój i momenty odległości, przerwy będą coraz dłuższe i dłuższe. But you will have to go through your emotional shaking. Ale będziemy musieli przejść przez pewne emocjonalne perturbacje. Positive and negative. Zarówno negatywne, jak i pozytywne. Because you may again be trapped believing in your old ideas, whether they are positive or negative. Ponieważ znów możemy wpaść w pułapkę, gdzie wierzymy w nasze idee, w nasze koncepcje, niezależnie od tego, czy one są pozytywne czy negatywne. Because it can be the idea that tomorrow is going to be a very terrible day. Może być tak, że pojawi się pewna koncepcja, że jutro będzie strasznym dniem. Because I have to meet my parents. Ponieważ muszę odwiedzić rodziców. Or tomorrow is going to be a wonderful day. Albo jutro będzie cudowny dzień. Because I will meet my boyfriend. Ponieważ będę z moim chłopakiem. See? It may happen that you go out to your parents and it's a wonderful day and you're going to be terribly disappointed. Może być tak, że pojedziemy do rodziców i to będzie cudowny dzień, ale będziemy strasznie rozczarowani. See, or you go to meet your boyfriend in the park and never shows up and you're going to be disappointed. Albo też pójdziemy na spotkanie z chłopakiem w parku, który się nigdy nie pojawi i też będziemy rozczarowani. So any kind of appointment, just disappointment. Każde umówienie się, każde spotkanie może być rozczarowaniem. And then you will find yourself again. This is karma. I znowu pomyślimy sobie, znowu będziemy w tym, to jest nasza karma. And this is the meaning of burning the karma. I to jest znaczenie spalania tej karmy. Wypalania tej By karmy. By becoming conscious that you are identifying yourself with it. Przez stawanie się świadomym, że identyfikujemy się z nią. My favorite translation of karma is repetitive stories. Moje ulubione tłumaczenie słówka karma to wciąż powtarzające się historie. We are unconsciously looking. Nieświadomie poszukujemy for the same story. Wciąż tej samej historii. To repeat the same story. Aby wciąż powtarzać jedną i tą samą historię. Ale to make sure that this story happens again, or to make sure that this story doesn't happen again. I postarać się o to, żeby ta konkretna historia wydarzyła się ponownie lub żeby nie wydarzyła się znowu. And if karma doesn't express in a form of seeking, i jeśli karma nie przejawia się, nie wyraża się w formie poszukiwania, let's call it active karma. Nazwijmy ją karmą aktywną. It expresses itself in passive seek, in a passive way. Jest ona, przejawia się w sposób pasywny, bierny. Which is a reaction to what is happening. Który polega na reakcji na to, co się wydarza. Oh my God, internet is not working again. O rany, internet znów nie działa. See, don't you repeat the same story, the same emotion, the same experience. Wciąż powtarzamy tę samą historię, to samo doświadczenie, to samą emocję. Or you can say, well, it's not working again. Ale możemy powiedzieć spokojnie, o, znowu nie działa. What to do? I co zrobić? To the hell with that. I put a nice post on the wall of my Facebook. Na Facebooku umieściłem bardzo fajną wiadomość. And one guy said, oh, I have a PC. I jedna osoba powiedziała, o, mam własny komputer. And another guy says, oh, I have an Apple. A ja mam Apple'a. And there's another one walking and says, who give a Continental them? What? Who give a them? Who gives a them? A kogo to obchodzi? I was watching today a video and it was so wonderful because science is getting to the same point that this science is getting in a laboratory what we are getting out of doing nothing. Oglądałem dzisiaj pewien film, który mi się bardzo podobał, o tym, że nauka dociera do tego samego punktu, do którego my docieramy. Nauka dociera do niego w warunkach laboratoryjnych, a my przez nic nie robienie. We are addicted to a drug that we produce, that we wake up, produce with the brain. Jesteśmy jakby przywiązani, to jest naszym nawykiem, pewna pułapka naszego umysłu jest naszym nawykiem. Literally producing a hormonal chaos within our body. Jest pewien hormonalny chaos, który się tworzy w naszym ciele. Which it was not designed at all to suffer. Który nie miał zamiaru, który nie był stworzony po to, żeby cierpieć. Okay, are you happy? Jesteś zadowolony? Are you happy now? Yeah.
I would highly recommend you to get copies of this video. You may need an intellectual backup. You may listen to this again. Możecie sobie potem wziąć kopię tego nagrania i słuchać tego, oglądać to wciąż i wciąż. I'm so lucky that I don't have to remember it. Musimy to zapamiętać. Or somehow it always comes. That's it? Ah, yes, the fear thing. No? I jeszcze o strachu. Okay. Do you live in Australia? You live in here, working here? Czy mieszkasz w Australii? Mieszkasz tu? Pracujesz tu? You can come, you can. Oh, we have... How long have we got? No, I'm living here. You're living here. Mm-hmm. Tak, mieszkam tutaj. Enjoying it very much. Where in Australia are you from? Most recently in Sydney. But Sydney, right. Skąd jesteś? Z Sydney. I like very much Australia. Really, really bardzo enjoy my się country. Podoba Australia. Apart from having to work as a manager in a supermarket, everything was just fine. Jeśli nie musisz pracować w supermarkecie, to jest super. You have to work in Australia. Yeah. Musisz w Australii pracować. Yeah. You have to? Yeah, they will. I mean, you have a job, they will make sure that you work 8 hours a day. Musisz mieć pracę, że pracujesz 8 godzin dziennie. See? To jest Australia. So you have to work for every penny that you earn. Musisz pracować na każdy ból, który zdobywasz. This is not smoking break time. This is not smoking break. This is working time. Nie ma przerwy na papierosa. Jest cały czas praca. Yeah. Good. Okay. Nice to meet you. Miło było cię poznać. Whatever that means. Please come. Welcome. Zapraszamy. Australia. I love it. It's a beautiful place. Naprawdę lubię Australię. Jest bardzo piękna. I like Perth. I don't know the rest of the country, but bardzo lubię miasto Perth. Nie znam reszty kraju. I think it's nicely developed. Myślę, że jest bardzo ładnie rozwinięta. The infrastructure service is quite good, actually. Bardzo dobra jest infrastruktura w Australii. It's nice to have an excellent quality of public transport for free. Bardzo fajnie jest mieć doskonały transport publiczny za darmo. Is it everywhere like that, or is only in Perth? Czy tak jest wszędzie w Australii, czy tylko w Perth? Yeah, in Perth you have something called the cat. Bo w Perth mamy coś, co się nazywa cat. The cat. And in particular the main areas of the city, you have the choice to go in a very good bus for free. I w większej części miasta możemy sobie wybrać autobus, możemy autobusem pojeździć za darmo. I think the blue, the yellow and the red cat. Więc niebieski, żółty i czerwony. Yeah. I'm sure. Jesteś pewny, tak, jestem pewny. And then this goes to this particular main area of the city, this particular, the three main areas of the city, you can use that public transport for free. Miasta i możemy do tych trzech części miasta dotrzeć za darmo. And you have a wonderful train. I jest też fantastyczny pociąg. It goes along the coast. Na wybrzeżu. It's fantastic. Fantastyczny pociąg. Which beach do you want to go? You go by train. It's fantastic. Tintin, stop. Wszędzie możemy się dostać pociągiem. Good. I enjoyed it very much. I mean, bardzo mi się tam podobało. Why not? See, you can tell the story later. Możecie potem tę historyjkę opowiadać. But it's just kind of fun. Dla zabawy. Yeah. Mogę już? Yes, oh my god, I'm doing homework tonight. To, o czym chciałam powiedzieć, napisałam sobie na kartce, bo ja nie jestem w stanie tego powiedzieć teraz. Okay, what I would like to say, I wrote on this piece of paper because I'm not able to express it all. Dobrze, więc tak. If you can express more than that. Możesz powiedzieć o wiele więcej. I mean, that's a lot. A to i tak jest bardzo dużo. To jest tylko taka pomoc. This is only my help. Okay, I'm just teasing you. Więc tak. Po długim i wyczerpującym poszukiwaniu siebie. After a long and exhausting search for myself. Natknęłam się na pytanie, które detonowało we mnie. I came across a question that detonated inside of me. I to było, czy widzący? And the question was, if the seer, który postrzega myśli, who sees the thoughts, yeah. emocje,
and emotions. Yes. Obiekty w przestrzeni. Objects in the space. Yes. Ciało i samą przestrzeń. Body and the space itself. Yes. I czy on sam może być widziany? Can the seer himself be seen? No. Nie, nie. Czy ten, który wszystko słyszy? If the does the person who can hear everything? Czy on sam może być usłyszany? Can he himself be heard? I kim ja jestem? And who am I? Oh, yes. I to doprowadziło mnie do zobaczenia. And all of this led me to see. Yeah. Umysłowego wyobrażenia świadomości. The mental imagination of consciousness. Jako czarnej przestrzeni. As a black space. Zobaczyłam, że to ograniczało mnie przez tak długo. And I saw that this was that this was delimiting me for a long time, limiting me for a long time. You are realizing the truth in this moment. W tym momencie uświadamiasz sobie prawdę. You're shocked by your own recognition. Jesteś zaszokowana swoim własnym rozpoznaniem. That's okay. Wszystko w porządku. You're crying out of exhaustion and happy because this is the end of your efforts. Tonight it may be the end of your efforts. Wyczerpania, bo to jest jakby dzisiaj osiągnęłaś cel swojego wysiłku. I'm just teasing you, but I'm very happy with what is written in that piece of paper. Nie droczę się z tobą, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego. If you remove all the question marks there, jeśli usuniesz wszystkie znaki zapytania z tej kartki, all what you have written there are just statements. They are not. I wszystko, co tam będzie, pozostanie w formie stwierdzenia. You already know it. To po prostu ty już to wiesz. You remove the question marks. Usuń znaki zapytania. Change it for admiral signs. I wstaw kropki. The seer cannot be seen. To znaczy, otherwise ten, który widzi, nie może być widziany. If a seer can be seen, he cannot be a seer, isn't it? Jeśli ten, który, jeśli widzący. Can you repeat? The seer cannot be seen. Widzący nie może być widziany. Otherwise he cannot be called the seer. W przeciwnym wypadku nie mógłby być nazywany widzącym. In reality is not a seer. W rzeczywistości nie ma widzącego. Is a seeing. Jest tylko widzenie. See? God is not seer. Bóg nie jest osobą widzącą. There is only consciousness. Jest tylko świadomość. Not somebody or something being conscious. Nie ma kogoś ani czegoś, co jest świadome. There is only recognition. Jest tylko rozpoznanie. But not recognizer. Ale nie ma rozpoznającego. We can say also it's only experiencing. Możemy powiedzieć, że to jest doświadczanie. But there is no experiencer. Ale nie ma osoby doświadczającej. So this experiencing element is. Więc ten element doświadczający is the essence of your existence. Jest esencją, istotą twojej egzystencji, twojego so istnienia. Somehow recognizes itself. A więc ego w pewien sposób rozpoznaje samo siebie. But it can never know how it is. Ale nigdy nie może wiedzieć, jak istnieje. It can only know that it is. Może tylko wiedzieć, że istnieje. Może wiedzieć, że, tylko, że why? Istnieje. Because it has no name. Dlaczego? Ponieważ nie ma żadnej nazwy. It has no form. Nie ma żadnej formy. It has no qualities. Nie ma żadnych cech. Attributes. Żadnych atrybutów. Characteristics. Cech charakterystycznych. And then you mentioned something about images and imagination. I wspomniałaś coś o wyobrażeniu. So all this that you experience, the scene. To są wszystko twoje doświadczenia, widzenie. This is an image in consciousness. To jest pewien wizerunek, pewien obraz w świadomości. So one can give a name, the name of image to the manifestation. Więc możemy nazwać w jakiś sposób pewien wizerunek, pewien and you, obraz, and który you can się przejawia. Call, and you can call imagination the idea of being limited to an image. A wyobrażenie możemy nazwać ideą, koncepcją bycia ograniczonym do obrazu. Mogę coś powiedzieć jeszcze? Can I say something more? Yes, of course. I love your question. Bardzo mi się podobają twoje pytania. No bo ja teraz odczuwam coś takiego od tamtej pory, że. Because now, since that moment, I can feel something like. Jestem widzeniem. I am the seeing. Słyszeniem. Hearing. Postrzeganiem. Perceiving. Yes. Yes.
I'm telling you, you are realizing the truth while you're talking. Love mówię is so ci, w tym momencie so zdajesz sobie sprawę z prawdy. Nie przeczytam tego. I will not read this. If you don't feel like, just stop. Jeśli nie czujesz się na siłach, możesz przestać. The first part is good enough. Sama pierwsza część jest bardzo you dobra. You can if you want. I would love możesz to hear. Czytać I would love dalej, to hear jeśli chcesz. Bardzo bym chciał posłuchać, co napisałaś dalej. I would call it the truth what you wrote there. Nazwałbym to, co tam napisałaś, prawdą. Give it a title. The truth. You are the seen, the jesteś seeing. Widzeniem, jesteś słuchaniem. Tak jakby wszystko było zawieszone w przestrzeni, as a ja jestem wiązką widzenia. As if everything is suspended in the space and I am just a small piece of seeing. Która porusza się w górę i w dół. The piece that is moving up and down. Do tyłu i do przodu. Back and forwards. I jest mały, ale ogromnie cieszący dystans do wszystkiego, co widziane. And there is a small but extremely pleasure, giving extreme pleasure distance to everything which is being seen. Od myśli, emocji, od każdej rzeczy. From every thought, every emotion and everything. I to mój dylemat. And here I have a dilemma. Bo od wczorajszego wieczoru. Because since last night. Poczułam, że jest coś więcej. I have felt that there is something more. There's nothing more. Nie ma nic więcej. There's nothing less about you what you have taken. I will tell you what is missing. Powiem ci, czego brakuje. Cały spokój i jakaś pewność w tym runęły. The whole peace and the certainty just dropped, yes. Fell down, collapsed. Yes. Nie wiem. Wow, what a ride. Yeah, it's pity our fantastic. Good. Pięknie napisane, pięknie powiedziane. Yeah, such a heavy weight. Bardzo duży ciężar. Okay. Yeah. See what you're experiencing. Honestly, I will tell you what is happening to you. You may not understand it now, but powiem ci, czego doświadczasz, co się z tobą dzieje. Możesz tego nie rozumieć w tej chwili. See, it is like when you are after you run a, you have been running a marathon. You have been running a marathon. Okej, dobra. Przebiegłaś maraton? It's called the seeking marathon. To jest, nazywamy go maratonem poszukiwania. You are running from nowhere. Biegniesz znikąd. To nowhere. Donikąd. And the runner is no one. A osoba, która biegnie, jest nikim. It has been always mental activity. To zawsze była aktywność umysłu. And this has been realized as the truth. I to jest uświadomienie sobie prawdy. And many seekers of truth. I wiele osób, które poszukują prawdy. Get to the recognition of truth out of exhaustion. Dociera do rozpoznania prawdy out of its exhaustion. Przez wyczerpanie. The only thing that spiritual practice, religion and spirituality can show you is that it doesn't work. I jedyne, co może pokazać ci religia, praktyka duchowa, to, że to nie działa. And the only that can produce is exhaustion. I wszystko, co może stworzyć, to jest wyczerpanie. And at some point. I w pewnym momencie you drop it. Rzucasz to. And when you drop it, a kiedy to rzucasz, porzucasz. What you have written there is the result of the dropping. I to, co właśnie napisałaś, jest rezultatem tego, że to porzuciłaś. And then is the expression of exhaustion happening. I to jest pojawia się wyrażenie tego wyczerpania. Okay, but there is nothing else. I will tell you what's happening. Nie ma niczego innego. Powiem ci, co się dzieje. Do you want to say something else? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Yes. Because otherwise you will not listen what I'm saying. Please, welcome. W tej chwili czuję, że jestem wiązką widzenia, słyszenia. Right now I can feel that I am just a piece of hearing, piece która of porusza seeing, się w górę, w dół. Which moves up and down. Do przodu, do tyłu. Backwards and forwards. Jest ruchoma. It's moving, it's mobile. Jakby zamiast głowy było widzenie, czysta przestrzeń. As if instead of head. There is just seeing a pure space. I od wczoraj czuję jakby to. And since yesterday I have been feeling as if this.
I want to talk to you at the end of the talk. I will tell you straightforward. I'll give you my personal email account and please you write to me anytime. Ja ci dam mój e-mail, możesz do mnie, mój osobisty e-mail, możesz zawsze do mnie pisać. But just send a picture because I may not remember your name for sure. Tylko musisz się podpisać, bo na pewno nie będę pamiętał twojego imienia. Sometimes I don't even remember mine. Czasami nawet nie pamiętam swojego imienia. But your face I will never forget. Ale nigdy nie zapomnę twojej twarzy. This moment, this conversation is going to be in my heart for the rest of my life. Ponieważ ta rozmowa, ta chwila będzie w moim sercu do końca mojego życia. Why I'm telling you this? Dlaczego ci to mówię? Because okay, you wait for a second. Yes. Poczekaj chwilkę. Just let that to happen. Po prostu pozwól, żeby to się stało. You have a tissue or something? Czy chcesz chusteczkę? Let it happen. Pozwól, żeby to perfect się stało. Your right to feel like that. Pozwól, żeby to się stało, żebyś to odczuła. Some people when they realize it's true, some people cry, some people laugh and niektórzy cry. Niektórzy ludzie, którzy zdają sobie sprawę z prawdy, płaczą, inni śmieją się. Sometimes what is happening to you is some form of energy, you can't wake up. Czasami to, co się przydarza tobie, jest pewną energią, pewnym przebudzeniem się. And the body shakes. I wtedy ciało drży. Some people call it kundalini. Niektórzy nazywają to kundalini. Why not? Czemu nie? Let it come, why not? Welcome. Może tak być. Czemu nie? You want more? Sure. Od wczoraj czuję, jakby ta wiązka mnie. Since yesterday I have felt like this small piece of me. Jakby to też było widziane. Also is being seen. Przez ogrom. By the enormity. Który się nie porusza, tylko jest. By the enormity that does not move, but just is. This is how amazing, it's beautiful. That it gets mesmerized by its own recognition. To właśnie mówiłem, że jest piękne, jest takie zahipnotyzowanie się własnym rozpoznaniem. The immensity, siła doświadczenia, is expressing that, wyraża to, and experiencing that, doświadcza tego, as a recognition of its own immensity. Jako rozpoznanie własnej wielkości, własnego ogromu. See? The void. Pustka. Is. Ale ja wczoraj czuję przyciąganie do tego. Since yesterday I have felt being drawn close to it. I okropnie dużo strachu. And I feel extreme fear. Yes. Okay. I nie wiem, co mam z tym robić. Okay. And I don't know what I should do. Nothing. Nic nie rób. Just take your time there. When you finish, we can talk. Okay, you. Pozwól, żeby to się this stało, need to be expressed out. To musi się wyrazić. I tak od wczoraj mnie to bardzo męczy i nie daje spokoju. So this has been haunting me since yesterday and doesn't bring me any peace. Czuję, jakby była jakaś bariera. I feel as if there is a barrier. Jakby to na mnie patrzyło. As if this was looking at me. Cały czas i ja nie mogę już nic z tym zrobić, żeby to przestało patrzeć. Looking at me all the time and I can do nothing to stop it looking at me. I nie mam nad tym żadnej kontroli. I have no control over this. You're amazing. This is an amazing case. Jesteś fantastyczna. To jest coś fantastycznego. Fantastyczny dzień. It's amazing. You're so honest. Jesteś bardzo szczera. I mean, this is so beautiful. To jest naprawdę piękne. You're brutally honest. Jesteś brutalnie szczera czasami. It's very rare. To jest bardzo rzadkie. Take your time. I'm gonna talk to you. We still have 15 minutes. Pozwól, daj sobie czas. Będę z tobą rozmawiał. Mamy jeszcze 15 plenty minut. Time. Nie spiesz się. Mm-hmm.
mimo że ja dzisiaj jechałam tutaj tramwajem. And in spite the fact that I was coming here by tram. Długą drogę. It was a long way. Poczułam, że ja nigdzie nie jadę, że jestem w miejscu. I felt as if I was not going anywhere, as if I was staying in one place. Sweetheart, welcome aboard. Witamy na pokładzie. Welcome aboard. Witamy na pokładzie. Okay, when you finish that, you go on, because See, jak skończysz to, co teraz mówisz, idź dalej. I'm laughing, but I'm really, really having a, I'm enjoying this moment with you. Ja się śmieję, ale tak naprawdę bardzo, bardzo cieszę się tą chwilą tutaj I'm z tobą. Celebrating with you. I celebruję z tobą tę chwilę. Give me the microphone. Nie będę smarkała do mikrofonu. No, I will not blow my nose to the microphone. Why not? Who could? Dlaczego nie? You can. Możesz to zrobić. See, they can think whatever they want. Mogą sobie myśleć, co sobie chcą myśleć. Is that your health or their thoughts? No. No? Okay. You can do it. Thank you. See, all what you experience now. Wszystko czego doświadczasz teraz. What you experienced yesterday, from yesterday till today. I to czego doświadczałaś od wczoraj i czego doświadczasz dzisiaj. It was a rare experience in my childhood. Było to pewne doświadczenie z mojego dzieciństwa. See, when I was a small boy, I always thought that either I am going bananas or everybody else is going bananas. I want to know who is the one that is crazy. Kiedy byłem małym chłopcem, wydawało mi się, że szaleję, że dostaję świra, że inni dostają świra. Chciałem wiedzieć, kto jest tak naprawdę szalony. Everybody else or myself. Czy wszyscy inni, czy ja? This experience will be very intense, especially on Mondays and Sundays. I to doświadczenie było bardzo intensywne, szczególnie w poniedziałki i w niedzielę. I grew up in a small island in the Caribbean Sea that belongs to Venezuela. I to mieszkałem na małej wysepce na Karaibach, która należy do Wenezueli. And the island was like a small club. I to był jak taki mały klub. Everybody knew each other. Wszyscy się znali nawzajem. See, if it was your birthday. Jeśli miałaś urodziny, everybody will be on your birthday. Wszyscy przychodzili na twoje urodziny. See, you can try to make a private party. Everybody will jump the fences, whatever it is, and they will be in your party. Możesz sobie zrobić własne prywatne przyjęcia, ale wszyscy przyjdą, przeskoczą przez płot i wszyscy so przyjdą. So breaking the law was very good because we start getting to know each other more because they were more, we became more friends. I takie łamanie prawa było bardzo dobre, bo poznawaliśmy siebie nawzajem, stawaliśmy się przyjaciółmi. And one of our friends, the family were the owner of a cinema. I cinema jeden show? Z naszych przyjaciel rodziny był właścicielem kina. You know the cinema show that you go with your car? Kina, do którego się jedzie samochodem. And of course there were 20 of us in the boot of the car. Hmm? Okay. There were 20 of us in the boot of the car, not okay, to pay, of 20 course. Osób było w samochodzie. And we didn't go to the cinema show to watch any movie. We wanted to go there just to mess around. I nie jeździliśmy do kina, żeby oglądać filmy, tylko jeździliśmy tam, żeby rozrabiać. It's quite organic. To jest takie bardzo organiczne. It's a normal, organic misbehavior of youthhood. That's to jest what we do, we misbehave. Bardzo organiczne, bardzo normalne, złe zachowanie młodych ludzi. Co and zrobić? Then 11 o'clock, 11:30 movie finishes and then o 11:00, 11:30 wieczorem kończyliśmy. Back to the boot. Wracaliśmy do samochodu. Just to go outside, because otherwise you can die. Wychodziliśmy na zewnątrz, żeby coś zjeść. And then I remember this is I was basically going with two or three friends and they would drop me on the road. I zwykle jeździłem z trójką przyjaciół, którzy porzucali mnie na ulicy, and na drodze. I had to walk like 500-600 meters from the road to my house. I do swojego domu musiałem iść piechotą jakieś 500-600 metrów. And because it was a small place, it was very quiet at that time. Ponieważ to było bardzo małe miejsce, było bardzo ciche w tamtym czasie. I don't know why, but this particular day, after this particular experience, I will feel that something huge was behind me. Nie wiem dlaczego w te konkretne dni czułem, że coś wielkiego znajduje się za mną. That was feeling, that was following me.
czułem, że coś mnie, coś za mną podąża. And I will get terrified. I to, to mnie przerażało. And I will run as fast as I possibly could. I tak biegłem, jak tylko mogłem najszybciej. From that moment to my house. Od tego miejsca, gdzie mnie porzucali, do mojego domu. Another experience was that child. I'm telling you, I was a small child. I jeszcze, i to było doświadczenie, które miałem, jak byłem małym dzieckiem. I grew up in a tropical place. The sun was always out there. Wychowałem się w miejscu tropikalnym, zawsze świeciło słońce. And I used to close my eyes. Zamykałem oczy. And to face the sun. I kierowałem twarz ku słońcu. And then I could see redness, the blood and the skin and the stuff. I widziałem czerwony kolor, skórę, krew. But I also could see the dirt in my eyes. Ale widziałem również brud w moich oczach. And I will play. I will move my eyes to the left, and the dirt will move. I bawiłem się, przesuwałem oczy w lewo, i ta plamka brudu się przesuwała. Kind of cool. To było bardzo fajne. And having all this here floating in your eyes. I takie właśnie to wszystko płynęło przed moimi oczami. And I can see that, and I can see the dirt in my eye, and I can see the eye. I widzę to, widzę tą plamkę brudu w moim oku, widzę moje oko. And when I was so fascinated in the experience, my mind will stop. I byłem tak zafascynowany tym doświadczeniem, że mój umysł się zatrzymywał. And again, this huge pressure will come from behind. I will be terrified, and my job, my game will be spoiled by this presence. I znowu odczuwałem jakąś ogromną obecność, która była za mną, i to mnie znowu przerażało. It took me quite some time to realize that I am that. I zajęło mi trochę czasu, żeby sobie uświadomić, że ja jestem tym. I was running away from myself. Że uciekałem przed samym sobą. You are in essence this vastness. Ty jesteś w esencji tym co trwa. Still you are the vastness. Jesteś tym co trwa. Having a sense of self that depends upon identity with the body. Ma poczucie własnego ja, identyfikuje się z ciałem. So your fear. Więc twój strach. Is the fear to lose your sense of separate existence. To jest strach przed utratą poczucia odrębnej egzystencji. And it is okay. I to jest wszystko w porządku. It's neither okay nor okay, it's just happening. Nie mówimy, czy to jest okay, czy nie okay, to się po prostu dzieje. So this conversation is a complement to your question, remember? I tutaj ta rozmowa to jest tutaj dopełnienie twojego pytania. What is your name? Jak masz na imię? Sylwia. Sylwia. So you may be under the impression that Sylwia. Możesz mieć takie wrażenie, że Sylwia has been followed by this presence. Była, że za Sylwią podążała ta pewna obecność. That Sylwia is experiencing, recognizing that presence. Że Sylwia doświadcza rozpoznania tej obecności. But that is what you are. Ale to ona jest tym, czym ty jesteś. You are that experiencing Sylwia. Ty jesteś tą doświadczającą Sylwią. So you're basically afraid of yourself. Nie mogę przestać się trząść. Jesteś tak naprawdę boisz się sama siebie. Because I cannot stop shaking. That's okay, never mind. Wszystko w porządku. You are not making a mistake, committing a sin. Nie robisz żadnego błędu. You're shaking. Po prostu się trzęsiesz. That's an experience that you are conscious of and that's it. Finish to jest pewne there. Doświadczenie, którego jesteś świadoma i tyle. I will not judge you. Nie będę cię oceniał. I will not punish you. Nie będę cię karał. I'm just going to experience you. Będę cię po prostu doświadczał. That's all. To wszystko. Okay. So how to say? So because you are terrified of the humongousness of your existence. Jesteś przerażona ogromem swojego istnienia, swojej egzystencji. So what is shaking, sweetheart? Yes. Trzęsiesz się. What is shaking is your the idea of limitation, the idea of yourself is shaking, is dying. I to, co się trzęsie, to jest ta pewna koncepcja twojego ograniczenia. To jest to, co się trzęsie. You're experiencing to umiera. You're experiencing the death of your ego, of your death of separation. Doświadczasz śmierci swojego ego, swojego poczucia odrębności. The apocalypse of the ego, I call it. To jest, jak ja to nazywam, apokalipsa ego. Please, I would like you to come to the rest of the talks. I would like you to come for the rest of the talks, okay? Can you? Czy przyjdziesz na pozostałe spotkania? Chciałbym, żebyś przyszła na pozostałe spotkania. It's gonna be just fine. Bo wszystko będzie w porządku. It is just fine even now. Jest tak naprawdę w tej chwili wszystko w porządku. So the limited
entity, which is an idea. A więc pewna ograniczona jednostka, ograniczona całość, która jest koncepcją. Trembling, is crumbling. Trzęsie się, upada. Wali się. Your identity is collapsing. Twoja identyfikacja, twoje utożsamianie się upada. When you were in the bus and you had the experience of not going anywhere. Kiedy miałaś to doświadczenie, jak jechałaś tramwajem, miałaś poczucie, że nigdzie nie jedziesz. When I listening to you, I can see you were going through these flip-flops. I kiedy cię słucham, to mam wrażenie, że przechodzisz przez takie flip-flops. Flip-flops. Takie krótkie zmiany. Przekręcenia, zmiany. In the bus there was a shift that is not your name again? You see, I told you. Jeszcze raz powiedz swoje imię, Sylwia. 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 Oh my God, is terrified by this vastness. Sylwia jest przerażona tym ogromem. But at some point, ale w pewnym momencie dochodzi do odwrócenia. You experience yourself as the vastness because I am not moving. Doświadczasz siebie jako tego ogromu, bo nie poruszasz się. Because the vastness does not move. Ponieważ ta wielkość, ten ogrom się nie porusza. Sylwia is moving in the vastness. Sylwia porusza się w tym ogromie. This one is not even following Sylwia. This one is not going anywhere. Ale ten ogrom nigdzie nie idzie. On nawet nie podąża za Sylwią. Sylwia is moving in the vastness. Sylwia porusza się w ogromie. It's not even moving. Nawet się nie porusza. It's a image. To jest pewien obraz. It's a game of light and colors. Sylwia is a game of lights and colors. Sylwia jest pewną grą świateł, grą barw. See? That is projected on the screen of the vastness. Jest to pewien wizerunek, pewien obraz, który pojawia się na ekranie ogromu. I would really like you to come to the rest of the talks. Bardzo bym chciał, żebyś przyszła na pozostałe spotkania. Będę w piątek i w sobotę, jutro nie da rady. I can come on Friday and on Saturday. Okay. I cannot come tomorrow. Okay, fantastic. Fantastycznie. Before we finish, I'll give you my email address. If you need an emergency phone call. Jeśli jak skończymy, dam ci mój adres e-mailowy. Okay. Jeśli chcesz, również numer telefonu. Can you read how many messages are there on Facebook? Nie, czy widzisz, ile wiadomości na Facebooku się pojawiło? 73. 73. Yes, all these are emergency calls. To wszystko są nagłe potrzeby, nagłe telefony. See? So I'll give you another one. Ja ci dam inny numer. I'll give you one that is, this one is more direct. See? Bardziej bezpośredni do mnie. And then this is always on. I ten telefon zawsze jest włączony. It has been activated in a way that if there is a message coming from Facebook, Skype, WhatsApp or this one. On jest tak nastawiony, że jeśli przychodzi jakaś wiadomość ze Skype'a, z Facebooka, sound. Bing, bing. Pojawia się taki sygnał. And automatically say, okay, who is shaking, what is going on? Wtedy sprawdzam, kto się trzęsie, co się dzieje. Some of them are just having fun, some of them asking silly questions or whatever. Niektórzy mają po prostu głupie pytania, robią sobie zabawę. No, but some of them are real. Ale niektórzy są poważni. And if they are real, I'll immediately reply to them. I'm there. I dla nich jestem, im odpowiadam. So I'll give you this one. Don't tell anything to anybody. It's a secret. Dam ci tutaj ten numer. Okay, and then anything you want to know, you need. Since that I'm freaking out here, you call me and I. Cokolwiek będziesz chciała wiedzieć, cokolwiek będzie się działo, możesz do mnie zadzwonić. Okay. Okay. What does it say here? I think, is that in Russian or in Polish? It's in Polish. It says you have less than 15 megabytes on your promotional account. Uh-huh. You have to put more money into your account by buying a card. And another one, it says you have less than 100 megabytes on your account. All right, so we're going to do this tomorrow. Okay, so please, welcome. Więc nie krępuj się, możesz pisać, możesz dzwonić. That's what I do. Miło. Ja to robię. That's what I am more and more realizing, okay, this is what I'm doing and this is what I'm going to do. So. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że to jest to, co ja robię i to, co powinienem, to, co I'm będę all robił. All yours. Jestem cały dla ciebie. As long as I have energy and time, so I reply as many emails as I can. And póki tylko mam energię, póki mam czas, to odpowiadam na tyle maili, na ile mogę. And spend as much as it is physically possible time with people talking about this. I to jest fizycznie możliwe, rozmawianie z ludźmi o tym. Crap, I became a guru. Cholera, stałem się guru. Od dłuższego czasu miałam taką koncepcję.
for a longer time I had this kind of concept. Że, że niezbędne jest, żebym spotkała się z przebudzonym człowiekiem. That it is necessary for me to meet an enlightened man. Oh, definitely. Zdecydowanie tak. Rarely it happens by itself, as I was explaining to. To się bardzo rzadko zdarza samo. And remember that when was the first talk yesterday? Yes. Yesterday. Wczoraj była pierwsza rozmowa. I said yesterday, from today, some of you, if you were listening to what I'm saying. Mówiłem wczoraj, że od dzisiaj niektórzy z was, jeśli słuchacie tego, co mówię. If you were listening to what I was saying yesterday. Jeśli słuchaliście wczoraj tego, co mówiłem. You are finished. To jest koniec. You're done. Już jest jakby dla was koniec. Because this will go within your consciousness as any other information like a virus. Bo to w waszej świadomości będzie funkcjonowało jak każda inna informacja, jak wirus. These words te słowa, are kind of a Trojan horse virus. To jest jakby koń trojański, taki wirus. And it will devastate all your psychological programming. It will go through every single possible folder and it will make a complete blackout. I ten wirus zniszczy wszystkie wasze programy, wszystko co macie w środku. I don't know sprawi, że będzie kompletna pustka. I don't know how it works. Nie wiem jak to działa. I know that it works. Ale wiem, że to działa. It's not I am oh here consciously doing that. No, to nie jest tak, że ja to robię tutaj świadomie. I have no clue how it happens. I know ja nie mam pojęcia jak to się dzieje. I know that it happens. Ale wiem, że to się dzieje. Okay? And yeah, it's fantastic. To jest naprawdę fantastyczne. And I told you some of you are going to start going through funny experiences. Mówiłem wam, że niektórzy z was zaczną doświadczać pewnych ciekawych, śmiesznych doświadczeń. I gave you a point of reference. I dałem pewien punkt odniesienia. For you to recognize and oh this is what Caesar was talking about. Że to jest o tak, to jest to, o czym mówił Cezar. So it is okay. I to jest w porządku. So he gave me the warning sign. On mi dał pewien znak ostrzegawczy. Powiedziałeś koniec? Sorry. Do you remember that I said yesterday you have, if you are listening, guy, you have no clue what you have done coming to this talk. Więc powiedziałem też wczoraj, że słuchasz, ale tak naprawdę nie masz pojęcia, po co przyszłaś na to spotkanie. See? Powiedziałeś koniec? You said the end. I przestałam się trząść. And I stopped shaking. Exactly. Dlaczego? Why? Yeah. Because still there is a form of identity. Ponieważ wciąż jest pewna forma identyfikowania się. There is a sense of I or me that is oh my God. Jest pewne poczucie mnie, poczucie ja, które mówię o rany, rany. If I lose my identity with that. Jeśli utracę to poczucie utożsamienia się z tym. What is going to happen to me? Co się ze mną stanie? Nothing is going to happen to me. Nic się ze mną nie stanie. Because there is no me. Ponieważ nie ma mnie. See? You are not there as a person. Nie ma cię tutaj jako osoby. You are there as totality. Jesteś tutaj jako totalność, całkowitość. In essence as the void. W swojej esencji jako pustka. And in expression as that physical form. A w wyrażeniu się jako forma fizyczna. This is what I'm saying. You are. This fear is a fear to lose your sense of separateness. Chcę powiedzieć, że ten strach, który odczuwasz, to jest strach przed utratą tego poczucia odrębności. And what is afraid? Boisz się. Is the idea of being a separate. To co się boi, to jest pewna koncepcja bycia odrębnym. Individual self. Bycia odrębnym sobą. It's called the fear to lose your sense of individuality also. I to jest pewien strach, nazywamy to strachem utraty poczucia indywidualności. This is a thought, an idea is. To jest pewna myśl, pewna idea. I will tell you, no, go to salsa, please don't talk to this guy. Oh my God. I ta idea będzie ci podpowiadać, nie przychodź tam, nie rozmawiaj z tym facetem. Czuję. Czuję. I can feel. Exactly. Jakbym to ja poruszała tobą. I can feel as if I was moving you. Yes. Yes. Exactly. Tak, tak, faktycznie. I'm telling you, this is it's so beautiful. Mówię ci, to jest takie piękne. You are confirming my words. Yes. Potwierdzasz moje słowa. I am you. Ja jestem tobą. And you are I. A ty jesteś mną. This is a monologue. I to jest monolog. I said yesterday, I don't understand sometimes when some teacher says that this is a moment of clarity. No man, this is a moment of the most amazing ultimate confusion. Wczoraj powiedziałem, że nie rozumiem czasami, jeśli niektórzy nauczyciele mówią, że to jest moment klarowności. Nie, to jest moment pomieszania. Didn't I say yesterday it must be recorded. To wczoraj zostało prawdopodobnie nagrane. Odtwórzcie to. You don't know where is where.
Nie wiemy, co jest gdzie. Who is who? Kto jest kim? What is what? Co jest czym? When is when? I co jest kiedy? You don't know where you end and the rest begins? Nie wiemy, kiedy coś się kończy, kiedy reszta się zaczyna. You don't know. Po prostu nie wiemy. You just are. Po prostu jesteśmy. And believe it or not, i wiesz I'm, to lub nie, I'm really enjoying this conversation with naprawdę you. Naprawdę bardzo podoba mi się rozmowa z tobą. You are moving the whole universe. Ty poruszasz całym wszechświatem. Not even knowing how. I nawet nie wiesz jak. Because you don't need knowledge. Ponieważ nie potrzeba ci wiedzy. You can have it. Możesz ją mieć. It can come out of you like these words. Możesz ją mieć, możesz, mogą to być pewne słowa. But you don't need anything. Ale lub też nie potrzebujesz niczego. You don't need to think, okay, now I'm gonna move my left leg. Nie musisz myśleć, okay, teraz poruszę moją lewą nogą. And you have to go to the school to know how to move your legs. Nie musisz iść do szkoły, żeby się dowiedzieć, jak poruszać nogami. Somehow it happens without knowledge. To się po prostu dzieje bez żadnej wiedzy. Life happens without thoughts. I życie dzieje się bez myśli. Ja rozmawiam ze sobą. I am talking to myself. Yes. You are talking to yourself. Tak, rozmawiasz ze sobą. See? That which is here, to co jest tutaj. That which is conscious of this body, to co jest świadome tego ciała. Is that which is conscious of that body. Jest również świadome tamtego ciała. It's one consciousness. To jest jedna świadomość. It's not your consciousness, my consciousness. Nie, i twoja świadomość, nie moja świadomość. See? It's one and the same. To jest jedno i to samo. And what is here is there. To co jest tutaj jest również tam. And here. I tam. And there. I tam. And everywhere. I wszędzie. In everyone. W każdym. Everything. Wszystko. You yourself are the all pervasive reality. Ty sama jesteś wielką przenikającą rzeczywistością. So be ready for all sort of funny experiences. Więc bądź przygotowana na różnego rodzaju ciekawe, śmieszne doświadczenia. Just let it happen. Remain as the observing. Pozwól, żeby to się wydarzało. Pozostań jako obserwator. And the observe will not really affect your thought. It's just an experience happening. You are just to obserwowanie na nic nie wpłynie. Po prostu będziesz doświadczała myśli, jak one się wydarzają. Wszystko jest we mnie, a ja się nie poruszam. Everything is inside of me and I don't move. Exactly. Dokładnie. Hallelujah, sister. Peace. Exactly. It's your true nature, the essence of yourself is peace. You are peace. Twoja właściwa natura, ty jesteś spokojem. So, did you have experience that you're looking around and you don't remember? You can see that you have no face and you can't even remember how your face looks. Jest takie doświadczenie, że rozglądasz się naokoło i nie widzisz swojej twarzy, nawet nie pamiętasz, jak twoja twarz wygląda. Yeah. I remember that. Ja pamiętam to doświadczenie. At the beginning, I remember walking in the street. I would stop in front of the shops, looking to the glass, and I say, "Oh, there it! Oh, Jesus!" Pamiętam, jak chodziłem po ulicy, spoglądałem w wystawy sklepowe i widziałem swoją twarz. You can be in the middle of a business meeting. Możesz być na spotkaniu w interesach. And then suddenly you start doing like this. I nagle zaczynasz robić coś takiego. Oh, yes, there it is, my body. O tak, to jest moje ciało. It becomes numb. I ono jest jakby staje się drętwe. You start losing body consciousness, but not consciousness, because you cannot lose consciousness. Consciousness cannot get lost. Tracisz jakby poczucie, świadomość ciała, ale nie tracisz ogólnej świadomości, bo tej świadomości nie można utracić. See? Funny dreams, whatever. Pojawiają się ciekawe sny. Don't you worry, they will only come and go. Nie martw się, one będą przychodziły, będą odchodziły. No experience, it doesn't matter how ugly or beautiful it is, can last forever. It appears. Żadne doświadczenie, niezależnie od tego, jak piękne, tylko brzydkie, nie może trwać wiecznie. Właśnie, miałam jakieś 2 miesiące taki sen, że skaczę z okna, że umieram. I od tamtej pory właśnie zaczęło się dziać. I had a dream about 2 months ago that I'm jumping off the window and that I'm dying and this is the moment when it started happening. Mm-hmm. These things started happening. Nieważne. Was a premonition. To była jakaś taka I'm going to die. Przepowiednia. But what is going to die? It's not you who is going to die. Ja umrę. Co umrze? To nie ty, która umrze. To is nie the, jesteś ty, która umrzesz. The idea that you have of yourself is going to die. Tylko pewna koncepcja, którą masz o sobie, ta koncepcja umrze. So you die as a person. Ty umierasz jako osoba. And you resurrect us.
a wracasz z martwych jako? After totality. Jako totalność. That's the real meaning of resurrection. To jest prawdziwe znaczenie zmartwychwstania. The unmanifested resurrects. To, co jest niezamanifestowane, zmartwychwstaje. It comes back. Powraca. See? That's the meaning of the scriptures. I will rule. Jest pewne znaczenie tutaj tego wyrażenia. Ja będę rządzić. When Jesus said I will be back, he didn't say physically. Ale nie mówimy tego fizycznie. The I, okay. The real I means, how you call it, the vastness. Ja, jak nazywamy ja? Nazywamy to całkowitością, ogromem. So the vastness is coming back, and mean is recognizing itself again. I ten ogrom powraca, rozpoznajemy go w sobie. It's a funny phenomenon happening. To jest bardzo ciekawe, śmieszne zjawisko, które się wydarza. Expressing itself in human body. Które się pojawia, którego doświadczamy w ludzkim ciele. The vastness is recognizing itself, remembering itself in human body. Ogrom jest, wyraża się w ludzkim ciele, jest przypominany, przypomina się w ludzkim ciele. Nie ma nic, a jednak wszystko się dzieje. There is nothing and yet everything happens. Oh yes. Nothing and everything. Wszystko i nic. See? Nothing. Nic. It's not nothing because it's there. It cannot nie be. Ma nikogo, kto by to robił, może tak. There is nobody who is doing it. Exactly. It's just happening. Po prostu to się dzieje, dokładnie tak. One can say that it's not nothing because it is there. So nie możemy powiedzieć, że to jest nic, bo to coś jest. So it is there. To tutaj so jest. It's better call it no thing. Możemy to nazwać niczym. Bo to nie jest rzecz. But this is not a thing, right? Exactly. To tak. Yes. Z tego wszystko powstaje. Yes. Everything comes from it. Exactly. Out of it. And it is the cause of everything that happens, but it's not making any effort and it doesn't need knowledge for it to make it happen. I to jest przyczyną wszystkiego, co się dzieje, ale niepotrzebny jest tu żaden wysiłek, niepotrzebna jest żadna wiedza, żeby to się wydarzyło. You are beating your heart, but you don't need knowledge. To know how to Twoje serce heart. Bije, ty jakby bijesz swoim sercem, ale nie potrzebujesz wiedzieć, jak to się dzieje. No need to make any effort. Nie potrzebujesz żadnego wysiłku, żeby biło serce. And then you will see, oh my God, life is so smooth and so beautiful. Wtedy zobaczysz, że życie jest takie gładkie, delikatne, takie piękne. Good news, we are not going to be crucified. I bardzo dobrze, nie zostaniemy ukrzyżowani. Because it's already 20,000 years already passed. Now we can speak about this freely. We can be deported, maybe. Minęło już 2000 lat. Możemy o tym swobodnie mówić. Możemy być może deportowani za to. Or not allowed to enter a particular country. You don't come with your nonsense. Być może nie będziemy wpuszczeni do jakiegoś konkretnego kraju. See, but yes. Ale tak jest. Już powinniśmy skończyć. We should end by now. Zabieram okay. Czas. I'm taking your time. No. Nie, nie. Whose time is it? Fantastic. Fantastycznie. Beautiful. Pięknie. So you cannot come tomorrow, Friday, no? Czyli jutro nie możesz przyjść. Piątek. Friday and Saturday. Friday I would just say the last. Yes, because I normally don't start talks on Tuesday, normally on Wednesday. So I'm just kind of lost in the jeszcze chciałam tylko zapytać, bo właśnie od dłuższego czasu czuję, że to mnie prowadzi i właściwie to wszystko robi samo. I would like to ask another question because for a longer time I feel like this is leading me, this is all doing everything by me. Trafiam zawsze na odpowiednie książki, filmy, wszystko, to znaczy to już mi nie jest. To znaczy, zawsze wszystko w odpowiednim momencie się dzieje i to mnie prowadzi i chciałam zapytać, czy po prostu temu zaufać i nie. It happens all the time that I come across the right books, the right films, the right places, and I would like to ask if I should trust it. Yeah. Yeah, that's just the way it's happening. Just surrender. Tak, poddaj się temu. And whatever you need. I czegokolwiek potrzebujesz. Comes to you. Przyjdzie do ciebie. I came to you. Ja do ciebie przyszedłem. You didn't see. You were not looking for me. I was waiting for you. Nie szukałaś mnie. Ja na ciebie czekałem. Dziękuję. Thank you very much. Yeah. And if you need knowledge, jeśli potrzebujesz wiedzy, in any form, it comes to you. W dowolnej formie ta wiedza do ciebie przyjdzie. If you need money, it comes to you. If you need what? Money.
money. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, pieniądze do ciebie whatever przyjdą. You need, it will come to you. Cokolwiek potrzebujesz, to do ciebie przyjdzie. And believe me, whatever you don't, it will go away from you. A czego nie potrzebujesz, to wierz mi, od ciebie odejdzie. Now your life is going to become balanced. I twoje życie teraz nabierze równowagi. See? It will take some time to get balance between being and doing. Trochę zajmie czasu, żeby nabrać równowagi między byciem a robieniem. Am I the doing? Czy jestem robieniem? Or the being? Czy jestem byciem? And then you will find, well, being and doing is one, so w końcu zdasz sobie sprawę, że bycie i robienie jest jednym what i tym samym. Difference does it make if I am doing or not doing? Nie ma żadnego znaczenia, czy coś robię, czy nie robię. Whatever it is that I'm doing, if I am doing something, you see? Cokolwiek robię, jeśli to w ogóle coś robię. Take some time to get balanced there. Więc trochę potrzeba czasu, żeby doszło do takiej równowagi. It may take some time, some form of ideas may come back. Być może potrzeba trochę czasu, żeby pewne idee, pewne koncepcje powróciły. Because the funny part of this is that you don't know how much is hidden. Bo to, co jest śmieszne w tym wszystkim, to nie wiemy tak naprawdę, ile jest ukryte przed nami. Because it is hidden. Bo jest ukryte. So you will know what is left only when it shows up. I będziesz wiedzieć, co zostało ukryte tylko wtedy, jeśli to się ujawni. But now you know what is seed that you are not going to do. Now you know what is seed that you are not going to do. I w tej chwili wiesz, czego nie zrobisz. Just let it happen. Pozwól, żeby to się stało. So it can get exhausted. Żeby się wyczerpało. See? So this also may take some time. I to również może trochę potrwać. See? Now what the next experience is what I call the apocalypse of the ego or the dissolution of one's psychological, ideological, conceptual quality of thinking. I kolejne doświadczenie to jest doświadczenie, które ja nazywam apokalipsą ego, zawaleniem się pewnej konceptualnej identyfikacji. And any possible image that you were identifying with in the past, it will get reduced to ashes. I każdy możliwy obraz, wizerunek, z którym identyfikowałaś się w przeszłości, rozsypie się w pył. You already remove the root of the tree. Już jakby usunęłaś korzeń drzewa. See? There's no way back. Nie ma już od tego odwrotu. Now it may take some time for the rest of the tree to collapse. I być może trochę czasu potrzeba, żeby reszta drzewa się zawaliła. See, you already removed the root, which is. Ale usunęłaś już korzeń. Which is the identity with the body. Czyli utożsamienie się z ciałem. Next process is this. I teraz dalszy ciąg procesu to upadek. Sometimes quite chaotic. Może to być chaotyczne, może to trochę potrwać. What is yours, an illusion? Ale to jest, to następuje. Sylwia, to jest iluzja. Sylwia? Sylwia. Okay. Cezar. I will use a name. See, it doesn't matter how super enlightened you, super whatever that means. Nieważne, jak bardzo jesteśmy oświeceni. They will always remain a very subtle form of duality. Very zawsze subtle. Pozostanie bardzo subtelna forma dualności. So life as we know it can carry on happening. I dzięki temu życie takie jakim je znamy może się dalej toczyć. But now it's just a game. Ale teraz to jest jakby gra. It's yours for fun. Dla zabawy już. It's yours for the sake of it. Dla samego życia. Okej. Okay, fantastic. Thank you. Dziękuję bardzo. Don't go, remember, I give you my. I nie odchodź, pamiętaj, muszę ci dać mój kontakt do siebie. Dobrze. Okay. Wonderful night. Bardzo miły, fantastyczny wieczór. See. Mogę uścisnąć ci rękę? Can I shake your hand? Of course you can. Can I feel you shaking? czy mogę poczuć, jak się trzęsiesz? Chyba już nie. No, I don't think I'm shaking anymore. Wonderful, thank you. Nice to meet you. This is why it's so important. Dlatego to jest takie ważne. That you come to the chair. Żebyś tutaj przyszła, żebyś tu usiadła. And then we talk. I wtedy możemy porozmawiać. And they also get a benefit from that. I wszyscy, którzy tutaj się znajdują, też czerpią z tego pożytek. And many answers are going to be questioned. But many questions are going to be answered. Wiele pytań zostanie, na wiele pytań zostaną udzielone odpowiedzi. Due to this dialogue. Przez tą naszą rozmowę. Videos. People can access to that. Ponieważ ludzie mogą to sobie obejrzeć, mogą mieć do tego dostęp. Because I feel that I'm not telling you anything new. What I feel?
I feel that I am not telling you anything new. Myślę, że czuję, że nie mówię ci niczego nowego. I feel that I am just giving you a confirmation of something that you intuitively already knew it, but you were not 100% sure that it was a fact. Ale że tylko daję ci pewne potwierdzenie czegoś, co już, o czym już wiedziałaś, tylko nie byłaś na 100% tego pewna. Właśnie czułam, że że ktoś musi mi to potwierdzić. Yes, I felt that somebody must confirm it. Yes. Ale yeah. Nie wiem. How do I know it? Well, because I am you. Skąd o tym wiem? Bo jestem tobą. How do I know it? I have no clue. Skąd o tym wiem? Nie mam pojęcia. Okay. Thank you. I don't know. I don't know if I'm taking too much of the time. I don't know. Nie wiem, czy przekroczyliśmy już for czas. Okay. Thank you. See you on Friday. Zobaczymy się w piątek. Or on a Skype. Albo na Skype. Może. Maybe. Okay. Wonderful.